Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości suwerennej Polski. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zacznę od cytatu z premiera. Słuchajcie, to jest coś tak okropnego, że musimy wszyscy na czele z państwem polskim zrobić wszystko, aby zapobiegać tego typu zachowaniom patocelebrytów. To nawiązanie do filmu pana Sylwestra Warnęgi, który ujawnił możliwe przypadki pedofilii wśród popularnych polskich youtuberów. No, można odnieść, panie ministrze, wrażenie, że państwo do tej pory nie robiło wszystkiego. No, wystarczy spojrzeć na komisję do spraw pedofilii. Teraz się obudził premier, że trzeba walczyć z problemem? No, wystarczy obejrzeć film pana Warnęgi, bo w tym filmie on wskazuje, że przez wiele lat środowisko samo, on jest częścią tego środowiska, pewne pogłoski słyszało, ale nikt nie miał dowodów. A prokuratura nie strzała o tych pogłoskach i inne służby? Żeby, no przede wszystkim ktoś musi dać sygnał, a pan Warnęga, będąc w środowisku, i to w tym filmie jasno mówi, że była zmowa milczenia wobec tego. Więc skoro była zmowa milczenia, no nikt nie złożył tego do prokuratury po prostu. Natomiast skoro te informacje zostały ujawnione, prokuratora będzie musiała to wyjaśnić. Minister Cieplucha wczoraj sporządził w oparciu o ten film zawiadomienie do prokuratury krajowej. O 10:00 organizujemy z panem ministrem Ziobro, z panem ministrem Cieplucho konferencję prasową, na której poinformujemy również o tym, w jaki sposób pan minister poinformuje o tym, w jaki sposób chce się tą sprawą zająć, bo rzeczywiście sprawa bulwersuje miliony Polaków, nie tylko młodych ludzi, ale ich rodziców. Czy resort sprawiedliwości tą sprawą zajmie? To oczywiście pan minister jako prokurator generalny przekaże informację, ale niewątpliwie ta sprawa i inne, które pojawiły się w ostatnim czasie, bo tam... Bo tak to jest wysyp teraz, tak. I teraz właśnie przed programem chwilę, jeśli jedna osoba zdecydowała się mówić, komuś zaufała, to zwykle działa. To potem kolejne przełamują się i również zaczynają mówić, przekazując jakieś swoje dowody. Więc to musi być wyjaśnione, ponieważ tu chodzi o... Jest wiele warstw w tej sprawie. Pierwsza warstwa to oczywiście osoby pokrzywdzone, które jak wynika przez lata, to mam siły w sobie, to poczucie skrzywdzenia przez sławne osoby z YouTube'a. Z drugiej strony mówimy o osobach, które są idolami dzieci, nastolatków, a przecież rodzice chcieliby mieć pewność, co ich dzieci robią w internecie, przede wszystkim z kim nawiązują tam znajomości, i to też z pewnością niepokoi miliony rodziców, ta sprawa. Dlatego ona musi być wyjaśniona, a dzisiaj pan minister poinformuje o tym, w jaki sposób do tej sprawy planuje prokuratura podejść. A to będzie jakiś specjalny zespół prokuratorów? Panie redaktorze, no to nie są jakby moje decyzje, natomiast wiem, że tego rodzaju działania będą podjęte, bo muszą być podjęte. Ja sam byłem zszokowany, jak oglądałem ten film, i jestem głęboko nim poruszony. I też chciałbym, żeby przede wszystkim zweryfikowano wszystkie informacje i jeśli faktycznie do tych wszystkich zdarzeń doszło, to żeby winni zostali postawieni przed sądem i surowo ukarani. No teraz, jak się okazuje, doszło do wielu innych także zdarzeń, równie albo i nawet bardziej szokujących, bo dzisiaj jeszcze, jak mówię, widziałem takie nagrania, które sugerują kolejne przypadki. Jedna ze spraw ma rzekomo być przed sądem. Też czytałem taką sprawę, że właśnie jedna sprawa rzeczywiście została zgłoszona i jest w sądzie. To też trzeba... Właśnie chciałbym zwrócić uwagę w tym kontekście, o którym pan pytał, czy gdzie było państwo, tak? No to panie ministrze, ale jeżeli chodzi jeszcze o państwo, to Donald Tusk, przewodniczący Platformy, wczoraj zwrócił uwagę na Państwową Komisję do Spraw Pedofilii. Komisja okazała się fikcją, tak mówi Donald Tusk. No i trudno mu nie przyznać racji, jak weźmiemy pod uwagę to, że ona od pół roku w zasadzie nie pracuje, jest sparaliżowana, bo nie ma przewodniczącego, przewodniczący zrezygnował, nie wybraliście przewodniczącego, nie uzupełniliście jej składu, bo tam brakuje dwóch spośród siedmiu członków komisji. Dlaczego od tylu miesięcy nie mieliście okazji, żeby tego zrobić? Ja się tym problemem nie zajmowałem, jeśli chodzi o uzupełnienie składu komisji. Natomiast ale jako członek tego obozu też pan minister zapowiada, że kończy się kadencja. Niemniej to czy ta komisja... Dyskusja o tej komisji w świetle tej sprawy jest marginalna, zbędna. Ona się miała starymi sprawami bardziej zajmować. Ona miała weryfikować działania organów w przeszłości. A tak, ale panie ministrze, ale chodzi o problem pedofilii, do niego poważne podejście. Tak? Nie takie akcyjne, jest medialna sprawa, wtedy wszyscy stają na baczność i mówią, czego to nie będą robić. Tylko jest komisja, która miała badać takie przypadki, zamknięte już, odgrzebywać stare historie i ukarać winnych. Ale na tym wam
w ogóle nie zależało, skoro przez pół roku ta komisja no, w ogóle nie mogła działać. Czy myślę przede wszystkim, że nie jest istotą tej sprawy to, jak pracuje ta komisja, bo ona ma trochę inne zadania. Ale czy to nie natomiast pokazuje po prostu podejścia do problemu? Nie. Że jak jest medialne wydarzenie, to powołana też była komisja też po medialnym wydarzeniu przecież, panie ministrze. Nie. Zaostrzenie kar za przestępstwa natury seksualnej, co jest niewątpliwym sukcesem ministra Ziobro, który od wielu lat zmierzał do zaostrzenia kodeksu karnego i w tym zakresie znacząco zostały zaostrzone kary, te dolne przede wszystkim. Dolne, ale jak pan widzi, to nie wystarcza. Bo one są problemem. Po tym ostatnim ujawnieniu historii, że zaostrzenie kodeksu karnego to nie wszystko, prawda? Nie, no, nie mówimy, powstrzymuje dlaczego? Patologii. Mówimy przecież o zdarzeniach, które miały miejsce kilka lat temu, a dzisiaj są ujawniane informacje. Natomiast zaostrzenie ma też służyć temu, żeby dolne kary były surowsze. I wydaje mi się, że jeśli sądy zaczną surowiej karać w tych dolnych granicach, nie będą wybierały tych dolnych opcji, tylko górne, to wówczas ta funkcja prawa karnego będzie działać. Natomiast w tej sprawie teraz liczy się to, czy odpowiednie organy, a do takich należy w tym przypadku prokuratura, sprawnie zweryfikują pojawiające się publikacje, doprowadzą, podejmą działania, żeby potencjalne kolejne osoby pokrzywdzone zdecydowały się złożyć zeznania, zgłosić się do prokuratury, a następnie, jeśli faktycznie do tych zdarzeń dochodziło, a wydaje się z dużą dozą prawdopodobieństwa, że no, nikt nie zarzuca fałszerstw panu Wardędze od dwóch dni. No tak, raczej przepraszają, kajają się różne osoby, tych materiałów z komunikatorów. Zatem w mojej ocenie tutaj no, należy surowo odpowiedzialność wymierzyć. Panie ministrze, a wówczas komisja będzie mogła przyglądać się pracy prokuratury. Mam nadzieję, że będzie to w kolejnej kadencji robić i niezwłocznie po wyborach skład tej komisji uzupełnimy. Okej, kara niewinnych to jedno, ale zauważa pan jakiś systemowy problem, jeżeli chodzi o właśnie internet, kto jest idolem dzieci, jaki mają dostęp ci idole dzieci dzięki... Znaczy problem jest, panie redaktorze, dotknął pan słusznej jakby słusznej części tego problemu. Przecież rodzice, ja mam też dzieci, ale troszkę jeszcze mniejsze, nie korzystają z mediów społecznościowych i to jeszcze kilka lat, ale chodzi o to, że rodzice nastolatków z pewnością o takich publikacjach obawiają się, z kim ich dzieci mają kontakt w internecie, komu, kto jest ich idolem, jak postępują ich idolowie. To są naprawdę teraz wyzwania dla wielu obszarów naszego państwa, od szkół, poczynając poprzez jakby też jakąś dyskusję publiczną i tworzenie pewnych schematów norm społecznych w tym obszarze. Panie ministrze, to teraz jeszcze... Wydaje mi się, że powinniśmy odpowiedzialnie jako całe społeczeństwo do tego pójść, bo to, ta sprawa nie ma poglądów barw politycznych. Ta sprawa może dotknąć każdego rodzica, każdego dziecka. No tak, tylko że to, panie ministrze, tak wygląda, że pamiętam też chociażby... Ale przecież nie możemy zakazać dostępu do internetu dzieciom. Nie, ale bo kwestia mediów społecznościowych to już jakieś regulacje mogą się pojawić, albo na przykład telefony w szkołach, to różne rzeczy mogą jeszcze, panie ministrze, przestrzeń spora jest do regulowania takich obszarów. Też na pamiętam, że Prawo i Sprawiedliwość przymierzało się, panie ministrze, do kwestii dostępu do pornografii. Też, jeżeli mi wiadomo, nic się z tym nie wydarzyło. Czy się coś wydarzyło? Chyba nie. No, była ta ustawa, nie znam losów tej ustawy. Była przygotowana ustawa, ale nie znam jej losów, przepraszam, panie ministrze. Życie nie weszło, panie ministrze, chyba. Chyba nie ma takich rzeczy, które to regulowały. Tu teraz druga sprawa, jeszcze w środę, wczoraj w Dubaju zatrzymano Sebastiana M., poszukiwanego listem gończym kierowcę BMW, który miał uczestniczyć w śmiertelnym wypadku na A1 w połowie września. Czy to jest, panie ministrze, naprawienie błędów służb wcześniejszych? To, czy służby popełniły błąd na początku, w pierwszych dniach, będzie z pewnością przedmiotem oceny. Natomiast musimy mieć świadomość... A na teraz? Wydajesz panu ministrowi, że to musimy mieć świadomość w tej sprawie, że chociażby policja czy prokuratura na miejscu nie wiedziały, nie miały nagrania wideo, które my widzieliśmy w internecie, więc z perspektywy kilku dni trochę nam łatwiej, obserwując te ustalenia. Jeśli ktoś publikuje w internecie jakiś film, to wszyscy widzimy, a tego filmu nie widzi na początku prokurator czy policja, no to musimy mieć świadomość tego, jaki materiał był dostępny na miejscu. Natomiast niezależnie od tego, to musi być sprawdzone, czy jakie były działania służb na miejscu, ponieważ oczywistym jest, że powinniśmy uniknąć sytuacji. Lepiej byłoby, żeby sytuacja, w której ktoś
podejrzany próbuje uciec, trzeba go namierzać poza granicami kraju. Natomiast to jest sprawa o tyle wyjątkowa, tragiczna, że szybko stała się przedmiotem ogromnej debaty publicznej. Jasne. Inaczej niż szereg innych wypadków drogowych, w których również ginął niestety ludzie. Natomiast nie zawsze to jest istotne jest to... Taka prędkość, takie nagranie... Nie, no, oczywiście, tak oczywiście to jest jakby powodów, dla to jest szokująca sprawa. Oczywiście, że tak. Ja sam po prostu... Ciężko mi w ogóle... Ale chcę panie redaktorze odpowiedzieć jakby do końca, bo w tej sprawie ważne jest to, że służby od początku, kiedy jeszcze prokuratura pozyskiwała finalne dowody dotyczące ustalenia prędkości samochodu, wiedziały, że ten pan próbuje uciekać z Polski, jakby trzymały pieczę nad nim, nawet poza polskimi granicami, mimo że to nie było przedmiotem debaty publicznej wówczas, to było jakby nieznane opinii publicznej. I kiedy on zaczął uciekać, to był krok za nim i my go bardzo szybko namierzyliśmy. A niektórzy wątpili w to, że polskie Niemcy, państwo jest w stanie... Dubaj, no to przecież tutaj wszystkie mechanizmy zadziałały bardzo sprawnie. My już jako państwo w sobotę wiedzieliśmy, że on tam jest i to było kwestią czasu, że po prostu zostanie zatrzymany. Oczywiście o tym też nie były przekazywane informacje, dopóki do zatrzymania nie doszło, ponieważ realizowało to służby innego państwa. Więc tutaj uważam, że w tej sprawie koordynacja działań służb, dyplomacji, prokuratury była na najwyższym poziomie, dzięki czemu ten człowiek został ujęty. No najważniejsze, że jest zatrzymany Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, polityk suwerennej Polski, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Kończymy radiową część naszej dyskusji. Za chwilę internetowa dogrywka. Zapraszam tych, którzy mogą przenieść się razem z nami do internetu. Słuchaczom Radio Plus życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, cały czas jest z nami. Panie ministrze, o Sebastianie M. teraz rozmawialiśmy, który został ujęty w Dubaju. Wiadomo, kiedy on może trafić do Polski? Pan minister Ziobro już wczoraj podpisał wniosek ekstradycyjny. Teraz zgodnie z umową, którą zawarliśmy niedawno z Emiratami, bo weszła w życie w czerwcu tego roku. Wniosek ekstradycyjny sprawdzi po przekazaniu oczywiście drogą dyplomatyczną dokumentu, bo my już wysłaliśmy elektronicznie. To jest przyspieszenie właśnie tych procedur dzięki tej umowie. Następnie sąd emiracki sprawdzi prawidłowość formalną tego wniosku, a następnie decyzję o ekstradycji podejmie minister sprawiedliwości państwa emirackiego, więc... No, ale tak z doświadczenia, praktyki, to panie ministrze, to jest perspektywa... No to jest jakby zależy od państwa, które będzie rozpatrywało sprawę. No liczymy, że oczywiście stanie się to niezwłocznie. Kilka dni, tygodni? No nie chcę odpowiadać za proces decyzyjny w innym państwie, natomiast najważniejsze myślałem, jest to, że ta umowa reguluje na przykład konkretne kroki, daje jakieś terminy. Po prostu pytam, czy coś tutaj możemy powiedzieć o harmonogramie tych działań? No myślę, że to jest kwestia kilkunastu dni do kilku tygodni. Okej. Panie ministrze, bliscy zmarłych, no bo to nie jedna osoba niestety, tylko rodzina chcą, by czyn popełniony przez 32-latka uznać za zabójstwo. No przede wszystkim wcale nie jestem zaskoczony tego rodzaju propozycją pełnomocnika rodziny pokrzywdzonych z tego powodu, że ja sam strasznie widzę te nagrania, ja jestem sam poruszony osobiście. I też przecież miliony Polaków właśnie z rodzinami, z dziećmi porusza się drogami w Polsce i nie chcemy zaglądać co chwilę w lusterka, patrząc, czy jakiś wariat nam nie wyskoczy z lusterka i doprowadzi do bardzo niebezpiecznej sytuacji, która może się skończyć również śmiercią. Zatem w mojej ocenie, skoro ja jako kierowca wiem, że muszę uważać, bo ktoś może mi coś zrobić na drodze bez mojej winy, no to taki kierowca, który tak pędzi, ma świadomość tego, że może tę krzywdę komuś wyrządzić. Dlatego też ja osobiście, nie wiem jaka będzie decyzja prokuratora, jasne, podkreślam, że to jest moja osobista opinia, w świetle tego nagrania, które zostało udostępnione, jeśli faktycznie ten samochód takija skręcała, ten kierowca uderzył bezpośrednio w ten samochód, to ja uważam, że tak, że to powinno być zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Natomiast musi mieć świadomość tego, że niestety, ale sądy bardzo ostrożnie podchodzą do tego typu kwalifikacji. Ale to prokuratura na początku, jak rozumiem. Tak, ale prokuratura będzie musiał prokurator uzasadnić, przeprowadzić właśnie taki logiczny wywód, dlaczego się ten kierowca liczył z tym, że może kogoś zabić swoim postępowaniem.
To jest takie doktrynalne, można powiedzieć, również elementy wywodów i rodzaju dowodów, które będzie musiał sporządzić prokurator, ale ja osobiście uważam, że ta sytuacja powinna być tak zakwalifikowana, ale no, prokurator będzie wiedział więcej, bo ma materiał dowodowy. Panie ministrze, to jeszcze na chwilę chciałbym wrócić do... Po prostu nie chcę, żeby miliony Polaków, którzy jeżdżą po drodze, bali się wariatów na drogach, bandytów na drogach. I dlatego też mam nadzieję, że w tej sprawie będzie wymierzona surowa odpowiedzialność. Panie ministrze, jeszcze chciałbym, żebyśmy do internetu YouTube'a wrócili i tych najnowszych informacji z ostatnich dni. Panie ministrze, kiedyś chyba to była taka figura retoryczna Donalda Tuska w kontekście kibiców, takie idziemy po was, takich słów użył chyba wtedy premier Donald Tusk. Czy teraz Prawo i Sprawiedliwość, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokuratura do YouTube'owych patocelebrytów taki komunikat wyśle? Idziecie po nich? No, my tego rodzaju retoryki nie uprawiamy. Natomiast jeśli jest poważna sprawa, która budzi wątpliwości opinii publicznej, po prostu gwarantujemy, że nasze państwo w sposób profesjonalny wyjaśni te wszystkie wątpliwości, te doniesienia, a jeśli się one potwierdzą, to osoby, które dopuściły się czynów niezgodnych z prawem, będą surowo ukarane. Przynajmniej polskie państwo w tym zakresie, za które parlament czy rząd odpowiada, będzie do tego zmierzało. A to celebryci będą siedzieć? Ci, którzy popełniają przestępstwa, powinni siedzieć, tak. Panie ministrze. Jestem przekonany, że te sprawy będą bardzo sprawnie, wnikliwie, na najwyższym profesjonalnym szczeblu wyjaśnione, ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, każdy rodzic chce mieć pewność, że jego dziecko, korzystając z internetu, jest bezpieczne. No, takiej pewności, panie ministrze, myślę, znaczy, że nie, w sensie, nie może rodzic podchodzić tak do sprawy, mówiąc, że może mieć kiedykolwiek pewność, mówiąc, że jest bezpieczne w internecie. Oczywiście ma pan rację, pewność w rozumieniu 100%, nigdy jej nie ma, ale zwiększenie zaufania do tego, że ci, którzy mają jakieś złe zamiary, będą się powstrzymywać od ich realizacji dzięki temu, że państwo skutecznie będzie egzekwować prawo, to jest nasze zadanie jako państwa. Ja bym rodzicom, panie ministrze, inny komunikat wysłał raczej. Nie miejcie zaufania do tego, co robią wasze dzieci i z kim się komunikują w internecie, niż dzięki państwu miejcie 100% zaufania, bo to żadne państwo nie jest w stanie tutaj zagwarantować ani 100, ani 80, ani 50%. Zgadzam się, może po prostu użyłem złego sformułowania. Zdecydowanie ta sprawa pokazuje, ma pan rację, pokazuje, że należy mieć ograniczone zaufanie do tego, jak dzieci korzystały z internetu, bo bardzo łatwo właśnie wpaść, ta sprawa pokazuje, w bardzo nieodpowiednie towarzystwo. Panie ministrze, to jeszcze o marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego chciałem zapytać, bo jak pisze Salon 24 piórem Marcina Dobskiego, pojawił się kolejny wniosek prokuratury do Senatu o uchylenie immunitetu panu marszałkowi. No taki dziwny czas na wniosek o uchylenie immunitetu. No przecież już nie będzie posiedzenia Senatu. Jak miałoby się to dokonać? Przede wszystkim pan marszałek ubiega się po raz kolejny o mandat. Jest cały czas marszałkiem, wygłasza orędzia, a senatorowie, jego wspierający, w sposób krytyczny wypowiadali się o dotychczasowych ustaleniach prokuratury. Zatem nie powinno dziwić, że prokuratura jednak konsekwentnie sprawę prowadzi. I powinniśmy raczej zastanowić się, jak to możliwe, że jeden z liderów Platformy Obywatelskiej, jeden z najbliższych kolegów Donalda Tuska, sprawuje urząd marszałka Sejmu. Gdzie on tam kolega Donalda Tuska? Nie, no jest kolega, skoro jest marszałkiem. Nie, no tak politycznie, ale... Ja tam nie zaglądam ich, co robią poza kamerami, no ale są bliskimi współpracownikami politycznymi. No to tak. I chodzi o to, że jak donoszą media, bo nie wiem, czy to jest oficjalny komunikat prokuratury, to ponad 200 osób złożyło zeznania. 200 osób, panie redaktorze, jeśli 200 osób mówi, ten człowiek bierze łapówki, a koledzy go kryją, żeby sprawa nie mogła trafić do sądu w ogóle, to pokazuje w pełnej krasie doktrynę tak zwaną Neumana do partii Donalda Tuska. A jak wiemy doskonale, na szczycie Platformy Obywatelskiej korupcja według prokuratury ściele się gęsto. Nowak, Karpiński, no najbliżsi ludzie Tuska. No to Grodzki, Gawłowski. 15 lat temu. Ale jak widać, w różnym czasie, ale jakoś
kleju z tych lepkich rączek zmyć nie umieją. A jeżeli chodzi o mówiąc o takim porównaniem, to... odnosząc się do ustaleń prokuratury, a w tej sprawie właśnie najbardziej bulwersujące jest to, że tak ważna osoba, tak ważna figura w Platformie Obywatelskiej boi się po prostu skonfrontować z tak dużą grupą ludzi, która pod rygorem odpowiedzialności karnej wskazuje, że wpłacało na jakąś fundację, którą, z której Grodzki miał dostawać pieniądze, żeby ich rodzina była leczona. Przecież to jest najbardziej ordynarny rodzaj łapownictwa, który niestety wiemy przez kilkanaście lat był najbardziej bulwersującym takim rodzajem korupcji, który dotykał Polaków. I dlatego też oczekuję od Tuska, Grodzkiego, że po prostu oni powiedzą wprost, tak, stawię się przed sądem, tak, rezygnuję z immunitetu. A mówił to Sebastian Przecież Kaleta. Grodzki mógł zrezygnować z immunitetu. No jak każdy z immunitetu może zrezygnować. Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Bardzo dziękuję panu ministrowi za rozmowę. Państwu dziękujemy za uwagę. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Zapraszam teraz na spotkanie z Kamilą Biedrzycką. Startuje Ekspres Biedrzycki. Dzień dobry Państwu, to jest program Ekspres Biedrzyckiej, Kamila Biedrzycka. Witam, kłaniam się i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. U Państwa już za chwilę były premier, obecnie eurodeputowany, Włodzimierz Cimoszewicz. Po godzinie 9.45 pani doktor habilitowana Renata Mieńkowska-Norkiene z Uniwersytetu Warszawskiego. Oczywiście o kampanii wyborczej będziemy mówić, bo już coraz mniej dni do wyborów zostało. No i dzieje się coraz więcej, ale zaczniemy oczywiście od informacji, która elektryzuje polską opinię publiczną już od grubo ponad dwóch tygodni. Zbigniew Ziobro podpisał wniosek
o ekstradycję Sebastiana M., kierowcy BMW podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. Przypomnę, że 16 września w wypadku niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego zginęła, właściwie spłonęła żywcem w swoim samochodzie, trzyosobowa rodzina. Sebastian M., po tym gdy został zatrzymany w Dubaju, to się wydarzyło wczoraj, w asyście polskich policjantów trafił do aresztu, gdzie czeka na rozpoczęcie procedur ekstradycyjnych. Ziobro poinformował, że umowa ekstradycyjna ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi została podpisana kilka miesięcy temu, a kontakty z tamtejszymi władzami są bardzo dobre, więc ta ekstradycja, a właściwie na tę ekstradycję nie powinniśmy czekać zbyt długo. No i teraz wracamy do kampanii. Donald Tusk na początek. Jeżeli opozycja zdobędzie w wyborach 15 października więcej głosów niż Prawo i Sprawiedliwość, powołanie nowego rządu będzie jedynie formalnością. Tak stwierdził wczoraj podczas spotkania z wyborcami w Koninie. Przyznał, że Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Trzecia Droga są dogadane na stworzenie większości. Nie będę miał żadnego problemu, żeby dzień po wyborach dogadać się na budowę sensownego, uczciwego i aktywnego rządu z Szymonem Hołownią, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem czy z liderami Lewicy. W ogóle nie będą mnie interesowały różnice i tak między nami mówiąc jesteśmy już dogadani, powiedział Donald Tusk. A teraz pora na Jarosława Kaczyńskiego, który z kolei wczoraj spotkał się z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. Jeżeli sprawa relokacji migrantów, bo do migrantów znowu prezes Jarosław Kaczyński wraca, zostałaby załatwiona wbrew naszym intencjom, wbrew intencjom naszego społeczeństwa, to zmieniłoby to nasze życie i to zmieniło nie na lepsze. Tak stwierdził Jarosław Kaczyński. Skrytykował także, co ciekawe, ostatnio bardzo często się to zdarza, Polskie Stronnictwo Ludowe i jego prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza. Powiedział między innymi, że, tutaj cytat, oni chcą jednego, żeby nas odsunąć od władzy i żeby oni byli przy władzy, żeby po staremu mogli z tej władzy czerpać różne profity. O profitach, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. To jest Ekspres Biedrzyckiej, zapraszam Państwa. I raz jeszcze wracamy do Sebastiana M., który został zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Poinformował o tym, co ciekawe, jako pierwszy detektyw Krzysztof Rutkowski. W ślad za nim poszli polscy politycy i między innymi minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Specjalna grupa poszukiwawcza powołana przez komendanta głównego policji na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich wspierała lokalną policję, która dokonała dzisiaj zatrzymania poszukiwanego Sebastiana Majtczaka. Zadania realizowane były w ścisłej współpracy z prokuraturą krajową. Dokładnie tak brzmi komunikat zamieszczony na profilu społecznościowym szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Wiemy, że Sebastian M. próbował przekroczyć granicę posługując się fałszywym niemieckim paszportem. Ziobro, tak jak już Państwu powiedziałam, zapowiada wniosek o ekstradycję. Gdyby nie weekend, to zostałby zatrzymany wcześniej. Powiedział Zbigniew Ziobro. Czy weekend przeszkadza w zatrzymaniach przestępców? Nowa wiedza. Mieliśmy pewność od momentu, gdy lądował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, że zatrzymanie go to kwestia dni, mówił na konferencji prasowej minister sprawiedliwości. Podkreślił, że Polska była w kontakcie z wymiarem sprawiedliwości Zjednoczonych Emiratów Arabskich, no i że doradcy sprawcy podejrzanego nie wiedzieli, że dopiero co zawarliśmy umowę ekstradycyjną z właśnie tym państwem. Polskie państwo zachowało się profesjonalnie, sprawca poniesie odpowiedzialność karną, mówił Zbigniew Ziobro. Przypomnijmy tylko kolejność wypadków. 16 września doszło do tragedii. Uznano, że to był nieszczęśliwy wypadek, po czym okazało się, że strażacy, ale właściwie świadkowie tego wypadku, polscy internauci, zwykli Polacy, postanowili na własną rękę wszcząć śledztwo w tej sprawie. Skrzyknęli się, ściągali filmy z rejestratorów wideo samochodowych i dzięki temu polska prokuratura, która według Zbigniewa Ziobry działała profesjonalnie w tej sprawie od samego początku, w ogóle te kwestie udało się ruszyć z miejsca. Wyłącznie dzięki polskim internautom i zwykłym Polakom, podkreślam. No i wiemy też, że mimo już tego, że mleko się rozlało później, no to w dalszym ciągu nie wydano, chyba tak to trzeba nazwać, śledczy nie wydali takich form zabezpieczeń, czyli na przykład tego, żeby pan Sebastian N. nie mógł wyjeżdżać z kraju i nie musiał się meldować na przykład gdzieś tam na służbach, więc nie wiem, jak to jest z profesjonalizmem tutaj służb akurat w tej konkretnej sprawie,
Oczywiście, jak zwykle, pozostawiam to Państwa ocenie. Jarosław Kaczyński w Łodzi wczoraj wystąpił, to już także Państwu mówiłam. To jest ta sama droga, dokładnie ta sama, co była i musimy o tym cały czas pamiętać. Tak, Jarosław Kaczyński mówi o trzeciej drodze Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni. Jego zdaniem koalicja, w której jest PSL i Polska 2050, nie jest w żaden sposób alternatywą dla Platformy Obywatelskiej. Według wicepremiera, jeżeli opozycja wygra wybory, wyjdzie to na jaw. Według prezesa PiSu także ludowcy nie są przedstawicielami polskiej wsi. Ciekawe co na to rolnicy. Czy zadają sobie pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość jest przedstawicielem polskiej wsi? Wieś w każdym razie według wszystkich sondaży głosuje w większości na Prawo i Sprawiedliwość. Teraz też to badania pokazują, ale pamiętajmy, że na wsi mieszka około 12 do 13% w polotach rolników, więc tutaj rzeczywiście te proporcje są bardzo mocno zachwiane. Donald Tusk, który mówi, że jest dogadany z partnerami opozycyjnymi, to też już było. O, i tutaj ciekawe spostrzeżenie, drodzy Państwo, dlatego że wielu stwierdziło, że żadne odkrycie. Jednym z najważniejszych tematów kampanii wyborczej są kwestie związane z emeryturami Polaków. Mateusz Morawiecki wciąż przypomina, właściwie na każdym spotkaniu, no oprócz tego, że Donald Tusk powinien wrócić do Berlina, to jeszcze mówi o tym, że kiedy był premierem, podniósł wiek emerytalny. Tymczasem nie mówi jednak swoim wyborcom, że sam za tą reformą się opowiadał, drodzy Państwo. Tak, sam Mateusz Morawiecki. W związku z tym pytanie, czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, no wydaje się dość specyficzne. Oczywiście jest to pytanie zawarte w propozycji referendalnej, które to referendum ma odbyć się 15 października. No ale okazuje się, i warto to chyba też mieć w pamięci, że w 2010 roku Mateusz Morawiecki publicznie, drodzy Państwo, wyrażał swoje poparcie dla planu reformy emerytalnej zapowiedzianej przez Tuska. Mówił dokładnie tak. I teraz uwaga. Mam nadzieję, że rząd, to są słowa Mateusza Morawieckiego, będzie z determinacją działał w celu podniesienia i zrównania wieku emerytalnego, wprowadzenia kryterium dochodowego w KRUS i likwidacji przywilejów służb mundurowych. To są słowa premiera Mateusza Morawieckiego, wtedy pracownika doradcy Donalda Tuska, który był prezesem jednego z dużych banków, i te słowa wypowiedział dokładnie w styczniu roku 2010. Wypowiedź była komentarzem do planu reformy, który zakładał m.in. podniesienie słynne to już wieku emerytalnego, za które Donald Tusk przeprosił, z którego się wycofuje i podkreśla, że żadnych planów do powrotu w tej kwestii podwyższenia wieku nie ma. Także to są słowa, przypomnę, obecnego premiera, który nie przypomina swoim wyborcom, że był piewcą tego pomysłu. O aferze wizowej już Państwu mówiłam od kilku dni. Za chwilę o tym porozmawiamy z panem premierem Cimoszewiczem, dlatego że odbyła się bardzo burzliwa debata w Europarlamencie, ale chyba niczego nie wyjaśniła. Wydaje się, że wątpliwości tylko narastają, ale o tym już za chwilę z Włodzimierzem Cimoszewiczem. Zapraszam Państwa na to spotkanie. Te siły, które obecnie dążą do władzy, nie mogą wyrwać się przynajmniej z trzech zależności. To znaczy zależności od grup, które począwszy od końca lat 80. rabowały Polskę i zdobyły dzięki temu wielkie majątki i potężną siłę społeczną. Od Niemiec, bo partia Tuska to jest partia zewnętrzna. De Gaulle, ja to ciągle powtarzam, używał tej nazwy w stosunku do komunistów. Mówił o komunistach partia zewnętrzna, bo to była przecież partia Związku Sowieckiego. PO, czy tam KO, to jest partia zewnętrzna, to jest partia Niemiec. To, co jest najbardziej tak uderzające i budujące, to to, że twarze tych ludzi, którzy chcą zmiany, że twarze Polek i Polaków, którzy mówią czasami bardzo głośno, że mają dość, że już nie są w stanie dłużej wytrzymać tych rządów niekompetentnych, skorumpowanych, kłamliwych. A równocześnie, kiedy ludzie wyszli na ulicę albo kiedy spotykają się w takim miejscu jak tu dzisiaj w Koninie, to uśmiechają się do siebie. Mam na imię Pola, mam 9 lat i chodzę do trzeciej klasy. Mam pytanie, czy po 15 października będę żyła w bezpiecznym i szczęśliwym kraju? Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, obecnie eurodeputowany, były minister spraw zagranicznych. Także kłaniam się, panie premierze, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Słyszał pan 9-letnią Polę? No tak, ona zadała pytanie, jakie co najmniej pewnie połowa Polaków sobie zadaje.
czy po 15 października będziemy żyli w innym kraju, w kraju, w którym będziemy się czuli bezpiecznie i będziemy się czuli szczęśliwi. Więc wyraża rzeczywiście nadzieję bardzo wielu z nas. Panie premierze, pytanie, czy rzeczywiście my w tych wyborach będziemy decydowali, tak jak twierdzi Donald Tusk, w ogóle o przyszłości naszego kraju, także w kontekście pozostania w Unii Europejskiej, w kontekście ustrojowym, jeżeli chodzi o demokrację, w kontekście tego, że to mogą być ostatnie w pełni wolne wybory. To jest przesadna retoryka, zbyt przesadne podejście do sprawy, czy pana zdaniem rzeczywiście taka jest waga tego, co się wydarzy 15 października? To nie jest przesadna retoryka. Wystarczy wsłuchać się w to, co zapowiadają politycy rządzącego środowiska, bo nie tylko jednej partii. Między innymi, gdy chodzi o dokończenie tego, co nazywali reformą sądową. Przecież mówią, że trzeba to w końcu dopiąć. Czyli podporządkować sobie sądy w całości. To, co mówią o relacjach Polski z Unią Europejską, coraz częściej brzmi niezwykle groźnie. Wie pani, chociaż to można przypisać jednemu autorowi, jednemu komentatorowi o tym, że na okładce jednak jednego z prawicowych pism zamieszczono bardzo wymowny tytuł „Tak trzeba wyjść z Unii Europejskiej”. Więc tego typu głosy, tego typu zachowania, decyzje polityczne dotyczące rozmaitych kwestii w Unii Europejskiej wskazują na gotowość rozstania się z tą formacją. Jeżeli nie padają z ust liderów jeszcze takie zapowiedzi, że powinniśmy wyjść i tak dalej, to dlatego, że zdają sobie sprawę z utrzymującego się wysokiego poparcia dla członkostwa Polski w polskim społeczeństwie, także w dużej części ich wyborców. Panie premierze, a ta debata, która odbyła się przedwczoraj w Parlamencie Europejskim, czy ona cokolwiek wyjaśniła pana zdaniem? Czy ona rozwiała wątpliwości naszych partnerów z Unii Europejskiej, czy wprost przeciwnie? Nie, ona nie wyjaśniła. Mówiąc szczerze, mnie się wydaje, że ona była przedwczesna, dlatego że komisja nie była w stanie odpowiedzieć jeszcze na szereg pytań, także takich, które z premierem Belką i premierem Millerem zadałem kilkanaście dni temu Ursuli von der Leyen. Więc służba zewnętrzna, czyli ta dyplomacja europejska, nie zgromadziła jeszcze wystarczającej informacji. Ale zaniepokojenie oczywiście jest obecne. Ja prowadzę bardzo wiele rozmów z deputowanymi z innych krajów unijnych, początkowo zdumieni, potem ciekawi właśnie szczegółów, poruszeni tym, że w ich krajach pojawiali się ludzie, którzy płacąc za wizy wystawiane przez Polskę, ale wizy szengenowskie, trafili do tych krajów. To zaniepokojenie jest wyrażane w mediach zachodnioeuropejskich. Także to zainteresowanie jest. Natomiast debata, no, niestety ze strony polityków PiS-u, to były głównie inwektywy, to były okrzyki. Muszę powiedzieć, że wyjątkowo odrażająco zachowywał się jeden z eurodeputowanych, mój główny konkurent w wyborach 19 roku w okręgu warszawskim, który nieustannie krzyczał, tak jakby był pod wpływem jakichś substancji pobudzających, zakłócał posiedzenie parlamentu. Czyli mówi pan o Patryku Jakim, jak się domyślam, nie, tak? Nie. W Warszawie moim głównym rywalem był pan Saryusz Wolski. A tak, Saryusz Wolski, faktycznie. Mówię o Patryku Jakim, dlatego że jego wystąpienie też było bardzo mocne, tak samo jak Beaty Kempy, która stwierdziła, że Niemcy to są ostatni ludzie, którzy mają prawo pokrzykiwać na europosłów z Polski, bo jesteśmy bardzo w tym temacie przewrażliwieni i że no, właściwie powinni wstrzymać się z wszelką tego typu krytyką w stosunku do naszego kraju. Ta retoryka antyniemiecka, której przykład pani podaje, ale przecież powszechna, bo tak mówi Kaczyński, tak mówi Duda, tak mówi Morawiecki, tak mówi Ziobro, wielu innych, już przekracza granice po prostu zidiocenia. Przepraszam za mocne słowo, ale o czym ci ludzie mówią? Czy my będziemy wracali do bitwy pod Grunwaldem i wypominali? Dzisiejsi Niemcy ponoszą, owszem, potwierdzaną przez nich, powiedziałbym, taką ludzką, moralną odpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez ich przodków, ale to nie oni popełnili te zbrodnie. Dzisiejsi Niemcy są dla nas najważniejszym partnerem gospodarczym. Powinni być najważniejszym partnerem politycznym, gdyby Polska chciała się rzeczywiście znaleźć w centrum Unii Europejskiej, w grupie mającej tutaj najwięcej do powiedzenia. To jest z jednej strony taka cyniczna gra na wzbudzenie, na odrodzenie nastrojów antyniemieckich i obaw
przed Niemcami w polskim społeczeństwie. Ale z drugiej strony to jest nieprawdopodobnie szkodliwe dla polskich interesów. Wszyscy patrzą na Polskę jak bardzo dziwny kraj, który zachowuje się nieracjonalnie. I teraz, panie premierze, pytanie, co dalej i czy to na pewno jest tylko kwestia odpowiedzialności Polski, bo doskonale wiemy, że Unia Europejska nie dopilnowała tego, żeby ta wspólna polityka migracyjna była spójna, była przemyślana, była zaplanowana na kilka lat do przodu. Przecież wszystkie te obrazki, które widzimy w Francji czy w Niemczech, no, świadczą o tym, że gdzieś coś zostało przegapione. No, chyba no tak, tylko zastanówmy się kiedy i w jakich okolicznościach. Od tej słynnej fali migracji w 2015 roku, 8 lat temu, Komisja Europejska podejmowała próby, Rada Europejska podejmowała próby wypracowania. To jest w sumie rzecz dla państw członkowskich, pewnej koncepcji polityki migracyjnej, azylowej i tak dalej. To ciągle nie wychodziło. To z jednej strony obiektywnie nie jest łatwe, ale z drugiej strony przecież to było ciągle blokowane przez niektóre państwa, w tym przez Polskę. Do ostatniej chwili, przecież wczoraj, bodajże czy przedwczoraj, ambasadorowie państw członkowskich doszli do pewnego porozumienia, na podstawie którego Rada Europejska będzie teraz negocjowała z Parlamentem Europejskim ostateczny tekst aktu prawnego regulującego te kwestie, no ale ambasadorowie dwóch krajów, Polski i Węgier, głosowali przeciw, kilka krajów wstrzymało się. W tym przypadku decyzja była podejmowana większością głosów, więc została jednak skutecznie podjęta. Także to opór kilku państw członkowskich przeciwko wypracowaniu wspólnej polityki migracyjnej sprawia, że do tej chwili takiego opracowania jednolitej koncepcji nie ma. Oczywiście można twierdzić, że władze Unii Europejskiej nie zrobiły wystarczająco wiele przed 2015 rokiem. No ale wie pani, zawsze tak jest, że się wszyscy zajmują tym, co jest pilniejsze. Dopiero dramat 2015 roku był tak silnym bodźcem, żeby się zacząć tym bardziej energicznie zajmować. Panie premierze, to teraz rozprawmy się z kilkoma tezami, które stawiają politycy, najważniejsi politycy PiS-u w tej kampanii wyborczej. Jarosław Kaczyński właściwie nieustannie powtarza argumenty dotyczące zalewu migrantów. Przypomina właśnie ten wspomniany przez pana rok 2015. Przekonuje wyborców, że dojście Tuska do władzy oznacza niekontrolowane wpuszczenie migrantów, terrorystów, ludzi niezweryfikowanych, osób, które będą zagrażały naszemu bezpieczeństwu. To oczywiście działa na wyobraźnię zbiorową bardzo silnie, bo lęk jest jedną z najsilniejszych emocji. To jest jasna sprawa. Z drugiej strony nie tłumaczy się w żaden sposób z afery wizowej, ponieważ twierdzi, że jej nie ma, no więc z czego z drugiej strony ma się tłumaczyć. I twierdzi, że nie ma sensu naśladować Europy Zachodniej właśnie w kontekście wpuszczania obcych do naszego kraju. Czy pana zdaniem to jest rzecz, która Polaków przekona? Nie wiemy oczywiście do końca, chociaż mogę powiedzieć, że tak. Po pierwsze, to jest niezwykle takie prostackie, prymitywne podejście do poważnego problemu. Po drugie, zarzuty są kłamliwe, bo to nie za Tuska miał miejsce skandal wizowy. To nie za Tuska Polska wydawała najwięcej w Unii Europejskiej pozwoleń na pracę i w konsekwencji wiz schengenowskich, więc te zarzuty pod adresem opozycji są całkowicie bezpodstawne. Afera jest, czego oczywiście pośrednim, chociaż jeszcze nie końcowym dowodem jest i zdymisjonowanie Wawrzyka i aresztowanie tego jego 25-letniego doradcy, który zdaje się został złapany na gorącym uczynku przyjmowania wielkiej łapówki i zatrzymanie wielu innych osób i tak dalej, i tak dalej. My musimy zdawać sobie sprawę z tego, że po pierwsze kraje Unii Europejskiej, większość krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, potrzebują pracowników cudzoziemców, dlatego że na naszym rynku pracy brakuje ludzi w wieku zawodowym. To są kwestie demografii. Po drugie, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że z pewnych regionów sąsiadujących z Europą, Afryka, Bliski Wschód, ale także Azja, narasta wielka presja migracyjna. Znowu demografia się kłania. Wzrost demograficzny w tamtych regionach jest o wiele szybszy niż w Europie. Dodatkowo dochodzą rozmaite klęski naturalne, głodu, klimatyczne, wojny domowe itd.
My rzeczywiście powinniśmy kontrolować to, co się dzieje na naszych granicach, ale nie możemy podchodzić z jakąś obojętnością do tych zjawisk. Jeżeli będziemy całkowicie obojętni na dramaty w naszym otoczeniu, to to otoczenie przejdzie pod kontrolę zupełnie innych partnerów światowych, zwłaszcza Chin. I będziemy za to też płacili wysoką cenę. Więc to jest bardzo trudny problem, wymagający uczciwej rozmowy, uczciwej informacji i gotowości do poszukiwania porozumienia wśród krajów unijnych. Panie premierze, czy my obserwujemy w tej chwili bardzo powolny, ale jednak początek końca strefy Schengen? Mam nadzieję, że nie. To jest wyjątkowe osiągnięcie, wyjątkowe w skali światowej. Nigdzie na świecie tak nie jest, żeby ponad 400 milionów ludzi żyło w strefie, w której mogą się swobodnie poruszać. Nawet jeżeli to jest 400 milionów mieszkańców tego samego kraju, to nie mają swobody podróżowania takiej, jaką my mamy Europejczycy. A to przecież wiąże się z nie tylko kwestią wygody takiej codziennej, jeżeli jeździmy do innych krajów, ale także to się wiąże z ułatwieniami funkcjonowania gospodarki, transportu itd., itd. Więc to sprzyja rozwojowi gospodarczemu Europy. To, co się wydarzyło niestety z udziałem polskich służb konsularnych i jednak chyba także politycznych, bo to sięga szczebla politycznego w MSZ-cie, bardzo podważa zaufanie do Polski i podważa zaufanie do wiz schengenowskich. Wielu ludzi, którzy mają te wizy i którzy w związku z tym nie powinni podlegać już dalszym kontrolom, będą kontrolowani, żeby sprawdzić, czy oni byli sprawdzeni wtedy, kiedy konsul decydował o wydaniu, wystawieniu im wizy schengenowskiej. Ale ja nie wyczuwam w tej chwili takiego nastroju, na przykład tutaj w Parlamencie Europejskim, aby szukać bardziej radykalnych rozwiązań. Panie premierze, to teraz kolejna sprawa, o której mówią rządzący, tym razem premier Mateusz Morawiecki. Ostrzega Polaków przed tym, co wydarzy się 12 października. Mówi, bądźcie czujni. Twierdzi, że w Unii Europejskiej de facto prowadzą do likwidacji państw narodowych, wskazując na głosowanie 12 października w Brukseli. Proszę wyjaśnić, panie premierze, co się wydarzy za tydzień w Brukseli, że no właściwie wszystkie kraje przestaną być państwami narodowymi? No, to jest oczywiście jakaś konfabulacja pana Morawieckiego. Teoretycznie, ale czysto teoretycznie, tak jakbyśmy byli w tej chwili na seminarium uniwersyteckim, można powiedzieć, że jeżeli by w przyszłości doszło do jakichś zmian traktatowych i zmian konstrukcji Unii Europejskiej, no to mogłoby dojść do wzmocnienia kompetencji wspólnych instytucji. Natomiast na nic takiego się w tej chwili nie zanosi. Trwają rzeczywiście dyskusje w Parlamencie Europejskim o tym, jakie zmiany w traktatach powinny być w przyszłości wprowadzone, ale takie zmiany mogą być wprowadzone wyłącznie za jednomyślną zgodą wszystkich państw członkowskich. Więc niezależnie od tego, czym my się tutaj zajmujemy, opowiadanie o tym, że znikną państwa narodowe, jest po prostu kłamstwem. No to teraz cytat dokładny z pana Morawieckiego i chciałabym, żeby pan nam to rozłożył oczywiście w miarę możliwości na czynniki pierwsze. Morawiecki mówi tak. Propozycje, za którymi głosują posłowie Tuska, to propozycje, które de facto prowadzą do likwidacji państw narodowych, do centralizacji podejmowania decyzji w imieniu Polaków, gdzieś tam w Brukseli, czyli tak naprawdę przez Berlin, bo z Berlina w dużym stopniu zarządzają Brukselą. Szykuje się kilka zmian w traktatach europejskich. Najważniejsze z nich to zniesienie zasady jednomyślności i przeniesienie kompetencji podatkowej na poziom Unii Europejskiej. To przestanie być naszą polską kompetencją. O tym mówi Mateusz Morawiecki i mówi, że to się właśnie wydarzy 12 października. My będziemy rzeczywiście zajmowali się tymi propozycjami Parlamentu Europejskiego, ale przecież każdy ma prawo zgłosić propozycje. Rzeczywiście w Parlamencie Europejskim większość opowiada się za ograniczaniem, a być może nawet zniesieniem zasady jednomyślności przy podejmowaniu wielu decyzji przez Radę Europejską, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnej polityki zagranicznej. Ja osobiście uważam, że to jest racjonalny postulat, że to jest wręcz konieczność, jeżeli Unia Europejska ma pozostać sprawna, ma pozostać także sprawcza. Pamiętajmy, że od naszej zdolności do podejmowania decyzji zależy to, czy my jesteśmy, możemy być równorzędnym partnerem w stosunku do supermocarstw, a więc w stosunkach w skali globalnej, w stosunkach międzynarodowych.
Unia Europejska nie może być paraliżowana co chwila przez jakieś państwo ze względu na nawet czasami osobiste interesy przywódcy tego państwa. No proszę zobaczyć, ilekrotnie, ile już razy Unia była paraliżowana przez Węgry. W tej chwili Węgry przedstawiły kolejne swoje propozycje dotyczące takiego funduszu dla Ukrainy, jaki ma być właśnie w najbliższym czasie przyjęty, zadecydowany. Za godzinę będziemy głosowali ponad 500 poprawek do projektu Komisji Europejskiej w Komisji Spraw Zagranicznych w Parlamencie Europejskim. Więc ja uważam, że rzeczywiście należałoby odchodzić od zasady jednomyślności. Ale przecież to nie oznacza utraty suwerenności państw członkowskich. Państwa członkowskie, państwa, które podpisały i ratyfikowały traktat akcesyjny, z góry deklarowały gotowość do zaakceptowania rozmaitych wspólnotowych kompetencji. Wspólnotowych. To nie są kompetencje urzędników brukselskich. Twierdzenie, że nie Niemcy decydują o wszystkim w Brukseli, jest kłamstwem. Oczywiście, że są państwem wpływowym. To jest największe państwo wpłacające najwięcej do budżetu i tak dalej. I jest zrozumiałe, że z ich głosem wszyscy się liczą. Ale nie są państwem komukolwiek, cokolwiek dyktującym. Więc ta obsesja antyniemiecka przejawia się także w tych stwierdzeniach Morawieckiego. Panie premierze, to jeszcze a propos Niemców. Partia Tuska to partia zewnętrzna, partia niemiecka. Tak jak de Gaulle kiedyś mówił o komunistach. To jest rzecz, którą wczoraj Jarosław Kaczyński wypowiedział w Łodzi. Ty pani, ja mam wrażenie, że PiS nie daje sobie rady z kampanią. Oni nie są w stanie mówić niczego pozytywnego. No, można powiedzieć, że każda ich impreza, każda wypowiedź to jest po prostu wypowiedź przeciwko Tuskowi. To jest atak na Tuska, jego partię, jego środowisko polityczne. Oni są bezradni. Zdaje się, że jednak sondaże opinii publicznej zaczynają potwierdzać przechylanie się wahadła w stronę opozycji. I PiS nie bardzo wie, jak sobie z tym poradzić. W związku z tym są sfrustrowani, są agresywni. To są kolejne kłamstwa Kaczyńskiego. On w tej samej wypowiedzi mówił o tym, że w końcu lat 80., na początku lat 90. różne środowiska się uwłaszczyły, zagrabiły majątek narodowy i tak dalej. To przypomnijmy fakty, że na początku lat 90. pierwsza partia Kaczyńskich, braci Kaczyńskich, Porozumienie Centrum, uzyskała najwięcej, gdy chodzi o zasoby materialne. Na przykład, gdy doszło do podziału wielkiego przedsiębiorstwa prasowego w Polsce. Uzyskali wtedy te nieruchomości, z których dzierżawy dzisiaj czerpią podstawową część swoich dochodów jako Prawo i Sprawiedliwość. Dostali wtedy gazetę Ekspres Wieczorny, którą później sprzedali i tak dalej, i tak dalej. Więc oni jak raz są przykładem uwłaszczania się na majątku państwowym w tamtym czasie. To teraz jeszcze jedna sprawa dotycząca polityki zagranicznej, a później przejdziemy już do naszej tutaj wewnętrznej kampanii wyborczej, panie premierze. Jeszcze chciałam pana zapytać o Zbigniewa Raua, bo pan pełnił funkcję i premiera, i ministra spraw zagranicznych, czyli z jednej strony był pan szefem ministra spraw zagranicznych, z drugiej strony pełnił pan sam tę funkcję szefa resortu także. Zbigniew Rau ostatnio nie brał udziału w kampanii wyborczej, wycofał się z niej. Twierdzono, że ma koronawirusa. Po kilku dniach pojawił się jednak na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. Wczoraj w Łodzi także był obecny, zniknął natychmiast po wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego. W Łodzi też kampanii jakoś specjalnie aktywnie nie prowadzi. Natomiast był w jednym ze studiów telewizyjnych i tam powiedział, że nie uczestniczył w historycznym spotkaniu szefów dyplomacji unijnych w Kijowie, ponieważ nasze stosunki z Ukrainą ulegają dekoniunkturze, czy uległy dekoniunkturze. Jestem bardzo ciekawa pańskiej opinii, zarówno z punktu widzenia byłego szefa resortu spraw zagranicznych, jak i premiera, który miałby ewentualnie pod sobą ministra, który mówi takie rzeczy publicznie. Co by pan zrobił? Proszę pani, no po pierwsze nie wyobrażam sobie, żeby minister bez uzgodnienia z premierem mógł mówić tego typu rzeczy, chociaż szef resortu spraw zagranicznych oczywiście odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu polityki zagranicznej państwa, ale jeżeli chce zapowiedzieć zwrot i to w kwestiach o zupełnie wyjątkowym, strategicznym znaczeniu, to nie może tego robić na swoją rękę. Po pierwsze, w moim rządzie pan Rau nie byłby ministrem spraw zagranicznych, bo nie ma kompetencji. Po drugie, gdyby jednak był, to po aferze wizowej byłby zdymisjonowany. Po trzecie, gdyby wypowiadał takie rzeczy, jak wypowiada, no to co najmniej zostałby wezwany
na tak zwany dywanik i usłyszał parę bardzo mocnych słów. Nie wyobrażam sobie współpracy z człowiekiem, który takie rzeczy robi. Jego nieobecność w Kijowie to jest no, wręcz szokujący błąd, dlatego że tam byli wszyscy. Polska, sąsiad Ukrainy, Polska, która przez kilkanaście miesięcy odgrywała i to z inicjatywy rządzących rolę państwa wręcz najważniejszego, najbliższego sojusznika Ukrainy, ułatwiającego, pomagającego i tak dalej, która dzisiaj deklaruje najpierw ustami Morawieckiego, że nie będzie już dostarczała broni, potem ustami Rała, że weszliśmy w okres dekoniunktury naszych stosunków. Przypomnę, o co tutaj jakby formalnie chodzi. Były dwie głupie wypowiedzi Dudy i była niemądra wypowiedź Zełenskiego w ONZ-cie pod adresem między innymi niewymienionej z nazwy Polski. Te rzeczy należało przemilczeć, należało, wykorzystując właśnie dyplomację, od tego ona jest, do tego, żeby zakomunikować w Kijowie Ukraińcom, że jesteśmy rozczarowani wystąpieniem prezydenta Zełenskiego w ONZ-cie. Natomiast nie należało tego przenosić na poziom wypowiedzi publicznych, zwłaszcza takich jak ta zacytowana przez panią. Niektórzy mówią, że żeby móc wykorzystać kanały dyplomatyczne, to trzeba je mieć. No to prawda, ale chyba mamy kogoś jeszcze w Kijowie. Zawsze się chwaliliśmy, że w czasie, kiedy Rosjanie bombardowali Kijów, nasz ambasador był jedynym, który nie wyjechał. Panie premierze, nie było też nikogo na spotkaniu z firm zbrojeniowych, które rozmawiają już powoli o kwestiach podziału tego tortu, jakkolwiek brzydko by to nie zabrzmiało, po zakończeniu wojny i odbudowywaniu powolnym Ukrainy. Też Polska nie uczestniczyła. To jest zdumiewające. Co prawda tutaj nie chodzi o te wszystkie procedury odbudowy, bo firmy zbrojeniowe raczej rozmawiają o wyposażeniu armii ukraińskiej dzisiaj, jeśli to jest możliwe, ze względu na ich produkcję i w przyszłości. Ale poza tymi głośnymi kontraktami importowymi, nieustannie ogłaszanymi przez pana Błaszczaka, a uderzającymi w interesy polskiego przemysłu zbrojeniowego, tego typu zachowanie jest kompletnie niezrozumiałe. No przecież to jest właśnie okazja do tego, żeby przemysł zbrojeniowy zarabiał. Od tego to jest jego w końcu cel, cel istnienia. Panie premierze, wspomniał pan wcześniej, że wszystko wskazuje na to, że sondaże chyba po przynajmniej zachowaniu polityków Prawa i Sprawiedliwości muszą wskazywać na to, że wahadło zaczyna się przesuwać na stronę opozycji. Donald Tusk wczoraj powiedział, jesteśmy dogadani. Bez żadnych gorszących i głupawych targów przystąpimy do pracy jako wspólny rząd natychmiast po wyborach. Kamień z serca spadł panu jako osobie, która była od początku zwolennikiem, entuzjastą i piewcą idei jednej listy opozycyjnej? Wie pani, te wyniki, zwłaszcza chyba wczoraj podane wyniki Kantaru, a więc agencji, która w przeszłości podawała prognozy najbliższe zrealizowanym jakby rezultatom faktycznych wyborów, mówiące o tym, że opozycja mogłaby zdobyć na 244 mandaty, gdyby głosowanie było dzisiaj, napawają pewnym optymizmem, ale ciągle ostrożnym. Jeszcze różnie się może zdarzyć. A mam nadzieję oczywiście, że politycy opozycji, którzy jak rozumiem wszyscy chcą odsunięcia PiS-u od władzy. Nawiasem mówiąc, Kaczyński przedstawiał to jako zarzut. No, jaki to jest zarzut? Opozycja jest od tego, żeby chcieć odsunąć rządzących od władzy, zwłaszcza jeśli rządzą źle. Powinni się porozumieć w tej kwestii, ale jednocześnie właśnie znając życie i mając pewne doświadczenie, mogę powiedzieć, że schody zaczną się trochę później, bo może się okazać, że na przykład części niektórych partii nie są entuzjastami współpracy i tak dalej, ale oby tak się nie stało. Panie premierze, a zgodził się pan, zgadza się pan ze słowami Donalda Tuska, który już na zakończenie marszu niedzielnego Miliona Serc powiedział, że to, z czym mamy w tej chwili do czynienia, jeżeli chodzi o wsparcie dla opozycji, to, co oglądaliśmy na ulicach Warszawy, to jest trzecia fala Solidarności? Też się panu tak to kojarzy? No wie pani, ja się nie dziwię jemu, że on tak mówi. Wywodzi się z ruchu Solidarności, ale ja mam wrażenie, że to, co się w tej chwili dzieje, ten taki szeroki sprzeciw wobec rządów pisowskich, nie tkwi korzeniami w tradycji Solidarności, bo to jest jakby ruch znacznie szerszy, obywatelski. Co prawda można mówić o tej pierwszej Solidarności, że też była po prostu ruchem obywatelskim, a nie związkiem zawodowym. No w tym sensie widziałbym pewne podobieństwa. Natomiast nie nadużywałbym tej retoryki, tylko akceptowałbym fakt, że ludzie
o różnych życiorysach, różnych biografiach, w różnym wieku, z różnych środowisk, mają w tej chwili bardzo podobne podejście do obrony wartości praworządnego, europejskiego, demokratycznego państwa. Panie premierze, jeżeli opozycji uda się wygrać wybory, jaka powinna być, jaki powinien być pierwszy kierunek wizyty zagranicznej, jeżeli chodzi o nowego szefa rządu? Po tym wszystkim, co się wydarzyło w polityce zagranicznej, po skonfliktowaniu się właściwie ze wszystkimi sąsiadami i nie tylko sąsiadami, gdzie pan widzi to miejsce, gdzie te relacje trzeba naprawiać jak najszybciej? Pani, no, ze względu na pewną symbolikę, wydaje mi się, że pierwszą stolicą powinna być Bruksela i rozmowy z przedstawicielami głównych instytucji unijnych. Niewątpliwie trzeba bardzo szybko nawiązać kontakt nowych władz z administracją amerykańską. Zbliża się rok wyborczy w Stanach Zjednoczonych. Trzeba zresztą utrzymywać kontakty i z demokratami, i z republikanami. No a w Europie oczywiście stolice Niemiec, Francji, naszych sąsiadów, także Kijów, gdzie trzeba zademonstrować, że nie ma żadnej dekoniunktury w naszych wzajemnych relacjach, tylko jest przyjazne, poważne, strategiczne podejście do tej współpracy. Niewątpliwie będzie potrzebna bardzo, bardzo aktywna dyplomacja w wykonaniu premiera, ministra spraw zagranicznych, innych ministrów upoważnionych i poinstruowanych przez premiera, co i gdzie mają mówić. I trzeba będzie przystąpić do wielkiej reorganizacji służby zagranicznej, dlatego że tam doszło do dramatycznych szkód. I podsumowując, jeżeli chodzi o 15 października, rozumiem, że z tego, co pan powiedział wcześniej, co do wyniku, jest pan ostrożnym optymistą. Tak, tak, nabieram nadziei. Bardzo dziękuję. Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, eurodeputowany, były minister spraw zagranicznych. Dużo zdrowia, pozdrawiam i do zobaczenia, panie premierze. Kłaniam się. A u państwa już za chwilę pani doktor Renata Mieńkowska-Norkienę. Zapraszam na to spotkanie. Tutaj ustawione by były garnizony rosyjskich wojsk. Tutaj byłyby baterie rosyjskich rakiet skierowane na zachód. Cała Polska byłaby zagrożona. Dlatego, szanowni państwo, trzeba wiedzieć o tym, jakie zagrożenia wiążą się z głosowaniem na Platformę Obywatelską i na inne partie opozycyjne, bo inne partie opozycyjne też głosowały przeciwko referendum, też głosowały przeciwko, to nie wszystkie, trzeba przyznać, zaporze na granicy z Białorusią. Robiłem wszystko, co było w ludzkiej mocy, żeby przekonać partnerów na scenie politycznej do tak zwanej jednej listy. Pamiętacie, sprawa zamknięta, nie chcę do tego wracać. Nie zmienię poglądu, że to był błąd, ale nie chcę do tego wracać. Trzeba iść do przodu i wygrywać mimo różnych taktyk, jakie przyjęły różne partie. Ja nie będę miał żadnego, podkreślam, żadnego problemu, żeby dzień po wyborach dogadać się na budowę sensownego, uczciwego, aktywnego rządu z Szymonem Hołownią, z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i z liderami lewicy. I w ogóle nie będą interesowały mnie różnice między nami. W ogóle. Państwa gościem dr Renata Mieńkowska-Norkienę, politolożka Uniwersytet Warszawski, Team Europe. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, Donald Tusk dość wprost wczoraj powiedział, jesteśmy dogadani. Sądzi pani, że to taki chwyt przedwyborczy, czy rzeczywiście są posłowie? Nie posłowie, tylko posłowie. Czy posłowie są posłowie, jeżeli chodzi o rzeczywiście tworzenie nowego gabinetu po wyborach? Znaczy, wydaje mi się, że jednak na fali marszu, kiedy zaczęło rosnąć trochę Trzeciej Drodze i Lewicy, bo to widać, no jednak jest w nich takie przekonanie, że mogą rzeczywiście zwyciężyć wszyscy razem i będą musieli wtedy jakoś współpracować. Oni rzeczywiście wszyscy mówią, że po marszu mają już pewność zwycięstwa. Tak, więc jeśli rzeczywiście tak będzie, no to oni muszą już w tej chwili tworzyć jakiś taki wspólny front, żeby później nie było przepychanek i są tego świadomi. Natomiast czy oni są rzeczywiście po słowie, to ja bym nie była przekonana, dlatego że Donald Tusk potrafi czasami
stworzyć takie wrażenie, które ma postawić przed faktem dokonanym, powiedzmy, tych samiec alfa, tak się o nim mówi, jeżeli chodzi o przywództwo. Dokładnie, natomiast w tej sytuacji będzie trochę głupio, wydaje mi się, jakkolwiek dziwnie to brzmi, ale jednak Hołowni czy Kosiniakowi Kamyszowi albo Czarzasty nie ma w tym interesu, on jest spokojnie dogadany na pewno, powiedzieć, że jednak dogadani nie są, tak? Chociaż zaczynają się jakieś przesunięcia, to znaczy Jarosław Kaczyński już uderza w trzecią drogę. To jest właśnie rzecz, o którą ja za chwilę panią chciałam zapytać, bo to jest... To wiele nam mówi, według mnie, o toczącej się kampanii, ale to za chwilę. Skończmy ten element dotyczący ewentualnego dogadywania się. Gdzie pani upatruje jakiegoś problemu możliwego po tym, oczywiście jak zakładamy, że opozycja ma większość, jeżeli chodzi o liczbę mandatów w przyszłym Sejmie? Znaczy, problemów może być dużo. Pierwszy jest taki, że oczywiście pan prezydent może nie taki akurat rząd powołać, tak? Chociaż oczywiście myśli byłoby pani, żeby się odważył na to? Myślę, żeby się odważył. Że dałby misję tworzenia rządu komuś, kto nie ma większości? Bo wtedy przecież Prawo i Sprawiedliwość miałoby czas na to, żeby szukać pojedynczych posłów, których dałoby się wyłowić. Ale to oczywiście zależy od tego, jaka będzie przewaga, jaka różnica. Gdyby była taka jak we wczorajszym sondażu, to nie za bardzo będzie miał szansę. Nie za bardzo, bo te 14 chyba głosów, tak? Więcej. To tym bardziej. Natomiast ja ciągle, podobnie jak pan premier Cimoszewicz, byłabym bardzo ostrożna w już entuzjastycznym podchodzeniu do tej kwestii, dlatego że jeszcze się bardzo wiele może wydarzyć. Są jakieś takie głosy, że Jarosław Kaczyński nie odda tak łatwo władzy, tym bardziej, że to jest został zbudowany system klientelistyczny i to bardzo silny, który normalnie po trzecich wygranych wyborach Jarosław Kaczyński by po prostu domknął. Teraz pojawia się opcja, że on będzie musiał w ogóle ten system oddać, tak? Czy wyjść z tego systemu. A przecież to jest mnóstwo osób, które są zainteresowane, które już dostały sporo pieniędzy, synekury i tak dalej. To nie jest takie proste teraz powiedzieć im wszystkim, możemy przegrać. A on musi w ogóle zrobić wszystko bezwzględnie, żeby wygrać. A propos tego, o czym pani mówi. Wczoraj Jarosław Kaczyński mówi tak, oni, o opozycji, ale głównie PSL-u, mówi tak, chcą jednego. Oni chcą, żeby nas odsunąć od władzy i żeby oni byli przy władzy, żeby po staremu mogli z tej władzy czerpać różne profity. Mówi Jarosław Kaczyński o opozycji. Dokładnie. Ja w ogóle zauważyłam, że Jarosław Kaczyński mówi generalnie o sobie i swoim ugrupowaniu, tylko zarzucając to komuś innemu. Dla mnie to jest oczywisty trik. Ja mówię swoim studentom też na zajęciach z negocjacji o tym, że to jest często stosowany chwyt negocjacyjny. Więc i skuteczny często. I skuteczny często, dokładnie. On jest skuteczny oczywiście wobec swojego tego betonowego elektoratu. Tak cały czas tam o to się toczy gra. Ale Jarosław Kaczyński zauważył, że uderzał w Konfederację mocno, to znaczy oczywiście i te osoby, które są na listach, tacy bardzo radykalni przedstawiciele, jak chociażby Bąkiewicz czy Mejza, ale też w ogóle uderzanie w Konfederację, że to się opłaciło, bo Konfederacja straciła. Co prawda te osoby... Ale myśli pani, że ona przez to straciła, że Kaczyński w nią uderzał, czy straciła przez to, że wyszła z cienia i zaczęła przestawać odpowiadać na pytania, bo nie zna odpowiedzi? Wiadomo, że przedstawiciele Konfederacji nie są. My tu niejednokrotnie rozmawiałyśmy o tym, że to nie są ludzie, którzy potrafią przekonywać racjonalnie, racjonalnymi argumentami, rzeczywiście jakąś spójną, powiedzmy, wizją tego, co po wyborach. Taką osobą jest chyba Krzysztof Bosak, natomiast rzeczywiście Sławomir Mentzen jest dość rozczarowujący, bo okazuje się, że zatrzymał się chyba na poziomie gwiazdy TikToka, bo kiedy, przecież nawet w internecie ostatnio był film, kiedy podszedł do niego jakiś młody chłopak i powiedział, dlaczego ja mam zagłosować na Konfederację w jednym zdaniu. I Mentzen się tak zawiesił, myślał w jednym zdaniu, może być w dwóch. Uciekł. Nie odpowiedział, polityk tego formatu, jakim chciałby być, jak sądzę, Sławomir Mentzen, nie jest w stanie odpowiedzieć w dwóch zdaniach, dlaczego warto głosować na jego partię. Ale pani redaktor, zawsze mógłby powiedzieć, że to jest partia, na którą powinni głosować ludzie inteligentni, więc proszę bardzo. Tak, ja mogę panu Mentzenowi doradzić, ale jak widać, on nie dorósł do oczekiwań, które się mu stawia. Natomiast kiedy Jarosław Kaczyński uderzał w Konfederację i Konfederacja traciła, to się okazało, że nie na rzecz PiS-u, chociaż częściowo pewnie też, trochę PiS-owi urosło. Natomiast także na rzecz trzeciej drogi, co jest trochę nie do końca oczywiste, dlatego że jest pewna grupa wyborców potencjalnych Konfederacji, którzy mieliby na nią głosować tylko i wyłącznie ze względu na jej antysystemowość, na to absolutny brak akceptacji dla tego duopolu, KO PiS. I w związku z tym trzecia droga też się jawi jako ktoś inny, tylko ktoś rozsądniejszy, ktoś, kto przychodzi z czymś nowym. I tutaj siłą rzeczy
Szymon Hołownia nie może sam mówić o tym, że on się dogadał z Tuskiem. To jest w ogóle wykluczone i takich słów od niego nigdy nie usłyszymy, tego możemy być pewni przed wyborami. Natomiast Donald Tusk może to mówić, bo on z kolei mówi do swojego elektoratu i do potencjalnie niezdecydowanych oczywiście, albo tych, którzy no, myśleli, że na wybory nie pójdą. Tak? Mówi, nie będzie przepychane i tak dalej. To jest silna obawa. To znaczy wiele osób w społeczeństwie, kiedy uzasadnia na przykład, dlaczego nie pójdzie głosować, to parę pracowni to robi, to znaczy pyta dlaczego, no to odpowiada właśnie, bo ta polityka to jest w zasadzie to, co już widzieliśmy, to jest w zasadzie walka tych dwóch głównych ugrupowań. Nic się nie zmieni. Nie chce, nic się nie zmieni, a ci, którzy mogliby wejść, są za słabi, za mali. Tak? No więc teraz, skoro rośnie trochę Hołowni, no to jest takie przekonanie, że no dobrze, no można na niego zagłosować. A nie ma pani poczucia, że teraz Donald Tusk gra trochę na trzecią drogę po to, żeby no wyciągnąć ją lekko za uszy ponad próg wyborczy? No tak, bo to już było, wiemy, że no były starcia, że były jakieś niedobre emocje, wzajemne złośliwostki, a w tej chwili Donald Tusk no, odrzucił tę retorykę, przytula do piersi Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołownię. Bardzo pozytywny ma przekaz w stosunku do nich. Trochę szczęścia trzecia droga ma w tym kontekście, bo teraz wszyscy grają na to, żeby to oni ten próg wyborczy przekroczyli. Tak i szczerze mówiąc, ja też mam wielką nadzieję w tym sensie, że jeśli opozycja demokratyczna miałaby rzeczywiście zdobyć przewagę, zdobyć większość, no to czy są... Bez trzeciej drogi nie ma większości, to jakby w ogóle oczywiście, możemy o tym zapomnieć. Tak jest, więc wiadomo, że Jarosław Kaczyński gra na to, żeby trzecia droga nie przekroczyła progu wyborczego. Właśnie i tu ale pytanie pojawia się o to, dlaczego tak bardzo Jarosław Kaczyński zaczął atakować Kosiniaka-Kamysza, trzecią drogę, bo tego nie było wcześniej, był atak wyłącznie na Donalda Tuska, żeby osłabić. Żeby ich osłabić, oczywiście. To znaczy, najpierw Jarosław Kaczyński musiał ugruntować ten swój elektorat twardy i testował oczywiście, do jakiego progu dojdzie i powyżej którego już nie podskoczy. Tak? No to my mogliśmy mu powiedzieć wcześniej, bo to jest zbadane dosyć dobrze, no ale powiedzmy, że Jarosław Kaczyński, on lubi testować pewne rzeczy sam. No i teraz, kiedy się okazało, że PiS już nie przekroczy pewnego pułapu, no to trzeba grać w takim razie na osłabienie innych ugrupowań. To nie jest proste, bo Jarosław Kaczyński nie ma oferty, żeby coś takiego zrobić. Tak? On nie może zniechęcić elektoratu opozycji demokratycznej, natomiast może uderzać w trzecią drogę, żeby pokazać tym na przykład bardziej konserwatywnym wyborcom PSL-u na wsiach, tak? Że ani Kołodziejczak, ale także nie Kosiniak-Kamysz będą na przykład reprezentowali dobrze ich interesy. Tak? On mówi cały czas, że to nie jest nic nowego, że to będzie powrót do starego. No i to, czy to zadziała? Moim zdaniem nie. Ale jednak to jest próba, tak? Jarosław Kaczyński no, ma do takiej próby prawo, tak, bo po prostu jest trochę zdesperowany. No właśnie teraz pojawia się pytanie, pani doktor, czy da się wygrać wybory wyłącznie negatywnym przekazem? Nie. Nie. Mimo iż w Polsce w tej chwili wydaje się, że jesteśmy tak spolaryzowani, że nic się tam nie da zrobić, to polaryzacja gruntuje elektorat betonowy. Natomiast jest jednak pewna grupa osób niezdecydowanych i pewna grupa osób, które na wybory nie pójdą. To są dość słabo zbadane grupy i tak naprawdę kluczową kwestią jest to, co się tym grupom da. I na przykład, o ile są wyniki badań, które pokazują, że tym osobom trzeba coś po prostu zaproponować, czyli krótko mówiąc, opozycja demokratyczna musi przelicytować PiS, tego jest jeszcze za mało moim zdaniem. Tylko ta licytacja też ma swoje dwie strony. To znaczy, czy licytujemy na obniżenie podatków, czy licytujemy na przykład rozdawanie świadczeń socjalnych. Tak? To jest bardzo trudne na gra i tutaj też Donald Tusk jest bardzo ostrożny i na razie, póki mu delikatnie rośnie, nie wychodzi z nadmierną liczbą postulatów, które by miały rzeczywiście dotrzeć mocniej niż te 100, które gdzieś tam. Dobrze, ale na przykład już oprócz tego, że Donald Tusk jest Niemcem, że PO to niemiecka partia, Donald Tusk to sługus, zdrajca i służący Angeli Merkel, to zostawmy, bo już 1000 razy zostało omówione w moim programie. No to jest ten drugi temat dotyczący wieku emerytalnego. Że Tusk, to też Jarosław Kaczyński praktycznie na każdym spotkaniu powtarza, że kobietom na wsi o 12 lat chciał wydłużyć od 55 do 67. Mateusz Morawiecki przez cały czas to powtarza. No tylko nie mówi o tym, że w 2010 roku udzielił wywiadów, w których namawiał Tuska do podwyższenia wieku emerytalnego jako jeszcze szef banku i doradca, że to jest konieczne, że to jest dobre i że ma nadzieję, że rząd pójdzie tą drogą. Czy Mateusz Morawiecki uważa, że dziennikarze, odbiorcy, wyborcy nie potrafią takich rzeczy znaleźć i przypomnieć? Pani redaktor, ale przez długi czas to w ogóle nie pojawiało się w przestrzeni publicznej przecież. Tak naprawdę kwestia tego, że Mateusz Morawiecki był zwolennikiem podniesienia wieku emerytalnego, wyszła bardzo niedawno.
I tak naprawdę to jest jedna okładka duża, która rzeczywiście dotarła trochę szerzej. A wcześniej w przestrzeni publicznej praktycznie ten argument nie był podejmowany. Dlatego, że rozmawiano na zupełnie innym poziomie. To znaczy betonowanie elektoratów to jest oczywiście uderzanie w przeciwnika, ale przede wszystkim w tym duchu takich emocji kluczowych, tak? Czyli antytusk po stronie Prawa i Sprawiedliwości, no i antypis po stronie oczywiście opozycji demokratycznej, tak? I opozycji niedemokratycznej też, bo Konfederacja też przecież uderza w Prawo i Sprawiedliwość, żeby jak najwięcej zyskać. Natomiast takie kwestie jak wyciąganie właśnie niespójności i tak dalej, to po prostu nie działało. Więc mało kto to robił, a to był błąd. Dlatego, że można to było robić i robić to sukcesywnie, systematycznie, powtarzać, podważać, ale tego nie robiono, nie wiem. Ja miałam takie wrażenie, że opozycja była po prostu trochę w letargu, tak? Nie do końca wiedziała, z której strony zabrać się za kwestię zbudowania narracji. Tym bardziej, że były rozmowy, czy się zjednoczymy, czy się nie zjednoczymy i tak dalej. Teraz, jak już sytuacja wygląda tak, jak wygląda, jak trochę jest wiatru w żagle ze względu na marsz, to moim zdaniem to jest bardzo dobra strategia, żeby codziennie wyciągać jakieś nowe kwestie problematyczne dla obecnie rządzących i to jest dobry pomysł. A co tam pani zdaniem znajdzie się w tej teczce Morawieckiego, tej czarnej na Tuska? Ale on już coś mówił o tym, co tam się znajdowało. To już? To wszystko? No, nie wiem, no podobno ma być jakaś bomba, ale to jest, pani redaktor, no umówmy się, to jest, mieliśmy Stana Tymińskiego, tak? Jakiś, no już dawno temu, owszem, nasi młodzi widzowie tego pewnie nie pamiętają, ale Stan Tymiński też mówił, że tam będą różne rzeczy, a tam nie było nic. No, ale więc, sukces ale udało mu się odnieść, no dokładnie, dlatego ja mam wielką nadzieję, że w tej chwili... Że nie cofniemy się do 90 roku. Że w tej chwili społeczeństwo jest trochę bardziej jednak rozsądne, tak? W podchodzeniu do takich kwestii i że też opozycja demokratyczna będzie to umiała po prostu rozgrywać w odpowiedni sposób. Tak a propos przekazu, cofania się do spraw już zamierzchłych, do przeszłości, do oceny rządów Donalda Tuska sprzed lat 9. Tak, ja mam cały czas wrażenie, że rządzi Tusk, tak? Tak. I że on robi cały mam czas dla pani jakieś błędy. Cytat z Pawła Kukiza. Który startuje oczywiście z list Prawa i Sprawiedliwości, jak na antysystemowca przystało. I mówi tak. Wódz Prawa i Sprawiedliwości myśli 50 lat do przodu. Dla niego Polska ma podmiotowość. Natomiast Tusk to kosmopolita, myśli tylko doczesnością. No ja nie wiem, trochę trudno mi skomentować coś takiego, tak? To chyba Kukizowi ktoś napisał, żeby ugruntować ten betonowy elektorat, tak? Chociaż ten betonowy elektorat to są przecież osoby głównie jednak starsze i nie wiem, czy one myślą na 50 lat do przodu, ale to jest wpisywanie się po prostu w taką narrację, że ten Tusk to jest w ogóle jakiś taki koniunkturalista, tak? A ma de wszystko na pasku Brukseli i tak dalej. No to jest bełkot, pani redaktor. Znaczy, no nie, ja, bo mówi, że wódz PiS myśli 50 no one, lat do przodu. Ja się zastanawiam, gdzie jest ten przekaz dotyczący przyszłości. On się podlizuje po prostu prezesowi i w zasadzie to by było na tyle. W tym nie ma żadnej treści tak naprawdę. No to, że Jarosław Kaczyński ma jakąś wizję. Czy można się nabawić niestrawności? Oczywiście, no ale gdzie wylądował, to wiemy, tak? No on może wejdzie do parlamentu, ale jest absolutnie skończony politycznie, tak? No on ma może jakąś naprawdę wąziutką grupkę wielbicieli. Natomiast moim zdaniem paradoksalnie to może być przekaz dla wszystkich tych, którzy chcą zagłosować na jakieś siły naprawdę, które uważają za antysystemowe. Przede wszystkim Konfederację. No, tak można skończyć. Tak? I Konfederacja też może tak skończyć. Więc ja myślę, że też Konfederacja dlatego traci. I ze względu na to, że oni nie pokazali, że w jakikolwiek sposób mogą być antysystemowi, jak i nie pokazali, że w ogóle cokolwiek będą mogli zrobić, kiedy już wejdą do parlamentu, no bo nie są kompetentni. Tak? Natomiast Kukiz pokazuje jeszcze coś innego. Tak? W Polsce ta antysystemowość to nie jest rozwiązanie, po prostu. Bo taki antysystemowiec kiedyś roztopi się po prostu w jakiejś dużej partii i będzie ględził właśnie takie bzdury. No bo co to jest? To jest po prostu podlizywanie się Jarosławowi Kaczyńskiemu. Szczerze mówiąc, gdybym ja była dawnym wyborcą Kukiza, to bym sobie teraz pomyślała o sobie ze wstydem, naprawdę. Po takich słowach Pawła Kukiza. Także no, trochę trudno to komentować. Nie jest to game changer, pani redaktor. To pokazuje tylko i wyłącznie tyle, że głosowanie na partie antysystemowe w Polsce nie ma sensu. I pani pytała, czy to jest kwestia tylko i wyłącznie emocji. No jest do pewnego stopnia, nie tylko oczywiście, bo jest ta grupka niezdecydowanych i tych, którzy nie chcą iść. Ale jednak ci, których się gruntuje ten elektorat, to jest elektorat tych dwóch głównych bloków, no bo może nie tylko ugrupowań. Nie łudźmy się. Natomiast trzecia droga, jeżeli ktoś uważa ją za antysystemową, no to też jest to trochę pozorne, tak? No to nie jest jakaś wielka antysystemowość. Ale z drugiej strony trzecia droga może... Po wejściu do tego rządu, powiedzmy, jeśli opozycja demokratyczna wygra,
może rzeczywiście pokazywać, że no, są jakieś takie postulaty, których może już na przykład Donald Tusk nie uwzględniać, bo on jest przyzwyczajony do pewnych schematów, tak? No to ma jakiś sens, tak? Natomiast no, trzecia droga się w ten sposób nie może pozycjonować i powinna bardzo uważać, żeby właśnie nie skończyć jak Kukiz w tym sensie narracyjnym, tak? I dlatego to może dobrze, że oni nie wpisują się za mocno już teraz, kiedy nie jest zjednoczona opozycja, w taką spójną narrację, tak to my wszystko będziemy robili. Niech oni idą swoją drogą trzecią, oby tylko przekroczyli próg wyborczy. Próg wyborczy, 8-procentowy, na własne życzenie zresztą. No to jest... W tych wyborach chodzi o bezpieczeństwo, to czy będziemy mogli każdego dnia budzić się we własnych łóżkach z przekonaniem, że nic nam nie grozi, mówi Jacek Sasin. Lęk to jest najsilniejsza emocja możliwa. Tak. Pod tym kątem tworzona jest właściwie cała narracja Prawa i Sprawiedliwości, bo straszą nas Unią, utratą państwa narodowego, utratą możliwości stanowienia o podatkach samodzielną, straszą nas migrantami, straszą nas Rosją, straszą nas Berlinem, straszą, no właściwie wszystkim. I teraz pytanie pani doktor, czy rzeczywiście taka retoryka strachu będzie skuteczna, zważywszy na to, że ludzie rzeczywiście się boją. No do tego dochodzi Tusk, który chciał oddać pół Polski, Bucza w Lublinie i tak dalej. No to są wszystko takie obrazy, które przemawiają ludziom do wyobraźni. Tak, pani redaktor, oczywiście kwestia bezpieczeństwa jest kwestią istotną dla Polaków. Tak jak kwestia, nie wiem, ochrony zdrowia, tak jak kwestia edukacji, tak? Więc my to wiemy. Ale lęk to jest coś trochę innego. To znaczy, te lęki są jeszcze okraszone właśnie takim antytuskiem, antyunijnością, antyniemieckością i tak dalej. I oczywiście to jest po to, żeby w ludziach wzbudzić emocję, która pozostanie do wyborów. Ale wydaje mi się, że dzisiaj tym lękiem potrafi dosyć dobrze ten lęk zagospodarować także opozycja demokratyczna i Donald Tusk sam. To znaczy, on pokazując, że na przykład i piętnując, i zresztą też i dziennikarze, i cała ta sfera demokratyczna w Polsce, która jeszcze pozostała, potrafi pokazać, że na przykład to, że minister Rau nie jedzie do Ukrainy, to jest ryzykowanie naszym bezpieczeństwem, naszym życiem i naszym zdrowiem. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest tylko kwestia ministra, który strzelił focha. Bo teoretycznie można by do tego tak podejść, tak? No bo strzelił focha, nie lubimy już Ukraińców, tak? No to zostaje w domu, niech jadą jacyś wiceministrowie. Tylko prawda jest taka, że tam pojechali wszyscy ministrowie spraw zagranicznych, którzy są istotni właśnie dla zastanowienia się, co dalej po, miejmy nadzieję, zwycięstwie Ukrainy, a przynajmniej po ogłoszeniu pokoju. Ale do pokoju jeszcze droga jest daleka, tak? Więc to, że my nie będziemy wysyłali do Ukrainy broni, to, że my tutaj, że na rzecz kampanii wyborczej, że ta władza poświęciła tak naprawdę bezpieczeństwo Polaków i tak to, ja tego jeszcze za mało słyszę w ustach przedstawicieli opozycji demokratycznej, a taka jest prawda. To znaczy, to jest ogromne niebezpieczeństwo dla nas, dla Polaków, bo to na nas w tej chwili Europa patrzy i myśli sobie, co się stało. Jak to jest, że oni, którzy mówili nam, że mają nad nami moralną przewagę, tak, że mamy wspierać Ukrainę, oni teraz na rzecz wyborów, czyli na rzecz absolutnie doraźną, ryzykują bezpieczeństwem, które mierzymy właśnie w latach, skoro już pani wspomniała tego Kukiza. I teraz, jeżeli my się zastanawiamy, co ta partia robi, to ta partia na rzecz partii po prostu poświęciła w tej chwili całe bezpieczeństwo Polski, bo to bezpieczeństwo, to my nie pomachamy szabelką, oddaliśmy sporo broni Ukrainie, jeszcze czekamy na dozbrojenie się, my nie jesteśmy jeszcze żadną potęgą zbrojeniową, wręcz przeciwnie. I teraz, jeżeli dzisiaj my nie pozostajemy wiarygodnymi partnerami w sojuszach, czyli w Unii Europejskiej, w NATO, bo nie pozostajemy wiarygodnymi partnerami, jeżeli nasz minister spraw zagranicznych strzela focha i nie jedzie do Ukrainy, tak? To gdzie jest nasza wiarygodność? To oni sobie patrzą na nas i myślą, przez kampanię wyborczą oni ryzykują jedność, ryzykują wspólne ustalenia, ryzykują członkostwo w NATO. Wykorzystują dokumenty natowskie do spotów wyborczych. Strategiczne do spotów wyborczych. Co to jest? I oni naprawdę patrzą na Polskę i myślą, musimy ich odsunąć. Przynajmniej z tym rządem, tak? Ale kto wie, co będzie dalej? Przede wszystkim decyzje są podejmowane bez nas. I to, że pojechali tam wiceministrowie, zresztą w ogóle to przecież nie minister Rau by decydował, tylko Jarosław Kaczyński na koniec dnia, więc to jest w ogóle aberracja. Ale zakładając, że rzeczywiście to jest kluczowa kwestia dla Polaków, to opozycja powinna w większym stopniu grać właśnie tym, czy wykorzystywać to po prostu w swoim przekazie. Bo to jest bardzo poważna sprawa i my też jako naukowcy, ja mam ogromną
społeczną odpowiedzialność, żeby o tym mówić i mnóstwo moich kolegów, koleżanek też o tym mówi, tylko no to musi jeszcze wykorzystywać opozycja, która przecież przekonuje do głosowania. Pani doktor, tak? ta liczba niezdecydowanych wyborców się zmniejsza, ale chyba nie w satysfakcjonujący sposób. Czy panią dziwi, że w dzisiejszych czasach tak wiele osób nie chce iść na wybory albo się nad tym w ogóle zastanawia, czy iść? Znaczy, trochę mnie to nie dziwi, bo jednak po pierwsze społeczeństwo nam się starzeje, jakkolwiek źle to brzmi. Ale ja akurat mam wrażenie, że to starsze pokolenie jest zdecydowanie bardziej zaangażowane politycznie niż młode. Jest, co było na marszu zresztą widać w niedzielę. Dokładnie, też. Ale właśnie na tym to polega. Ono jest zaangażowane politycznie, przy czym no w większości po jednej konkretnej stronie i w większości w oparciu o ten dominujący lęk. Tak? Mhm. I teraz, czy takie przekonanie, że no oni muszą pójść, ale oni jednak... przez długi czas, nie tylko przez ostatnie 8 lat, ale to jest po prostu pokolenie, które jest jednak bardziej konserwatywne, tak? Ono dużo przeszło, ale to jest pokolenie, które przeszło, nie wiem, ogromny wzrost znaczenia Kościoła katolickiego po 89 roku. No dobrze, ale nie wszyscy. Ja będę jednak bronić seniorów, bo no tak, tylko nie wszyscy tak myślą. Oczywiście, tylko że oni mają poczucie odpowiedzialności obywatelskiej i chcą pójść na wybory, w porządku. To tym wiedzą, natomiast to młode znaczy pokolenie, nie głosować, prawda? Tak, ale pani redaktor, o tym się za mało mówi, że to młode pokolenie nie idzie głosować nie tylko dlatego, że ono w ogóle jest apatyczne i na przykład, nie wiem, siedzi w internecie i tak dalej, ale też dlatego, że patrzy na to pokolenie swoich rodziców i dziadków albo rozmawia z nim i słyszy, że ten Tusk to jest taki anty i ta Unia Europejska to jest takie zło, chociaż przecież jesteśmy społeczeństwem proeuropejskim, tak? Czy ci Niemcy to takie zło? I zastanawiają się, co tu się dzieje, tak? Więc jeżeli się tak zastanawiają, to zostają w domach albo po prostu są niezdecydowani i czekają. To a propos młodego pokolenia, przenieśmy się na chwilę do Konina. Mam na imię Pola, mam 9 lat i chodzę do trzeciej klasy. Mam pytanie, czy po 15 października będę żyła w bezpiecznym i szczęśliwym kraju? Mocne. Mocne, tak. I zresztą chyba miało być mocne, bo Konin był ważny dla Donalda Tuska. Czy pani myśli, że to ustawka? Pani myśli, że to ustawka, bo wiele osób wczoraj na Twitterze w ogóle napisało, że to jest skandal, że wykorzystywanie polityczne dziecka, że... przeciwnie. Oczywiście no, mam na myśli tą prawą stronę Twittera, ale rzeczywiście pojawiły się takie komentarze. Tak, natomiast... tylko pani redaktor, czy to było ustawione, to wyglądało na ustawione? No nie, ta dziewczynka autentycznie ma emocje. To, że na przykład ona mogła te emocje wziąć od swoich rodziców, dziecko się samo nie wychowuje. Dokładnie, to jest oczywiste, tak, że widocznie jest to zaangażowana obywatelska. No ja mam 7-letniego synka i na przykład mój synek też. A ja 10-letnią Polę. No dokładnie. I on mnie pyta na przykład, mamo, a czemu nie można po prostu Putina usunąć? Albo na przykład, mama, a czemu Putin nie może po prostu zniknąć, tak? Mhm. Albo pyta mnie, mamo, a czemu na przykład my nie możemy, nie wiem, pojechać gdzieś tam, bo rozmawialiśmy akurat dużo o krajach afrykańskich, w których są jakieś przewroty, tak? No i ja tłumaczyłam mu, na czym to polega. Oczywiście 7-letnie dziecko nie wszystko rozumie. Mówi, mama, ale dlaczego tam nie można po prostu pojechać i im powiedzieć, żeby się pogodzili na przykład, nie? Mówi, nie, to mnie z kolei, moja córka pyta, mamo, jak można nie iść głosować? Serio. Właśnie, pani redaktor, i teraz jak o czym można my rozmawiamy? Głosować, pani właśnie, doktor? O czym my rozmawiamy? Jesteśmy kobietami, rozmawiamy o swoich dzieciach, tak? Teraz na antenie i teraz tak, siedzą tam jacyś panowie twardzi, którzy myślą, o nie, spotkały się dwie baby i teraz rozmawiają o swoich dzieciach, tak? Tak. Co one wiedzą o polityce? Co one wiedzą o polityce, tak? Jak one mogą to komentować i tak dalej. No właśnie to jest problem polskich kobiet, które na przykład nie idą głosować, bo o ile wśród tych, które idą głosować, 38%... Czy polityka to męskie zajęcie jest? Tak, 38% głosuje na PiS, więc te kobiety, które idą głosować i są zdecydowane, w większości głosują na Prawo i Sprawiedliwość z powodu lęku. Właśnie dlatego, że kobiety bardziej się boją. Mężczyźni są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka. Kobiety bardziej się boją. Nie nawet o siebie, tylko właśnie o te swoje dzieci i tak dalej. Ewa Kopacz kiedyś została po prostu zjedzona właściwie przez media, przez internet, za to, że powiedziała, że ona się czuje trochę jak matka, która się musi zaopiekować tak swoim domem, swoimi dziećmi. I ją po prostu za to zjedzono. Beata Szydło, są badania, które pokazują, że Beata Szydło na przykład przez swoich oponentów była atakowana poprzez podkreślanie jej cech kobiecych, a przez swoich była wspierana poprzez podkreślanie jej cech męskich, tak? Więc teraz popatrzmy na te kobiety, które nie idą głosować. One sobie myślą, to jest świat męski, to jest świat jakiś taki twardy, dla mnie niezrozumiały, co się zmieni mojemu dziecku, tak? Niech oni tam zdecydują. One nie mają poczucia sprawczości. Ale wie pan, jest taki... Mało tego, wmawia im się, że one rzeczywiście nie mają prawa tego poczucia sprawczości. Ale jest taki piękny plakat teraz profrekwencyjny. Mój
głos nie ma znaczenia. Powiedziało 7 milionów kobiet. Tak, ja jestem tego absolutnie świadoma, tylko czy są świadome te kobiety? No my robimy wszystko, co możemy, tak, w bardzo różnych kręgach, bo to są gospodynie domowe, o których ja wiem, że one po prostu robią wszystko, żeby tę kampanię frekwencyjną wspierać, poprzez, nie wiem, celebrytki, tak, osoby, nie wiem, zaangażowane, na przykład, nie wiem, Renata Gabrielska, która właśnie tworzy jakiś tam spot, ona wydzwania im słowa. Ale w ogóle jest takie strasznie ważne, tak, i ty jesteś politolożką, powiedz mi, czy tak, czy jest po prostu ogromne poruszenie, żeby kobiety mobilizować. I tylko, uda się te kobiety zmobilizować? Właśnie, tylko z tym jest trochę problem, dlatego że owszem, uda się, tylko trzeba naprawdę bardzo dużo pracy u podstaw, a ta praca została rozpoczęta trochę za późno. A czy to nie jest tak, że kobiety straciły poczucie swojej sprawczości po protestach w 2020 roku? No nie, protesty w 2020 roku to też po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji, przypomnijmy. Wszystkim kobietom, które siedzą teraz przed ekranami, powiem coś bardzo ważnego, bo my tego nie jesteśmy świadome. Po wyroku z 2020 roku PiS-owi spadło 10 punktów procentowych poparcie. Mhm. Oni musieli to poparcie odzyskiwać przez kolejne prawie 3 lata i nie odzyskali go w całości. Odzyskali je, to było około 5 punktów procentowych. Oni nigdy już nie dobili do tego poziomu, na którym byli właśnie przed tym orzeczeniem. Więc my mamy ogromną moc, nie tylko my zresztą, bo to są też nasze dzieci, to są też środowiska, które są w ogóle dyskryminowane przez tę władzę, tak? Albo wobec których się stosuje mowy nienawiści, które są w jakiś sposób wykluczane, tak? z tej społeczności polskiej. Więc kobiety mają moc i też mają moc polityczną. Tutaj jeden z naszych widzów pisze, że teraz może się zemścić, mogą się zemścić za 2020 rok. Tutaj jeszcze pan Sławomir pisze, że jeżeli boją się swoich partnerów, bo to też często podobno jest taki problem, to niech ich jak najszybciej rzucą. Bardzo mądra rada, zupełnie serio i bez żadnej ironii mówię. Rzeczywiście to jest tak, że pani zdaniem, już kończąc, ostatnia sprawa, kobiety mogą zdecydować o wyniku tych wyborów, bo wielu stawia taką tezę. No, i o tym rozmawiamy zresztą często w tym studiu. Mam nadzieję, że tak będzie. To znaczy, że rzeczywiście one uznają, że to jest ten czas. I ja naprawdę chcę podkreślić, że tak, to jest ten czas, bo jeżeli trzecią kadencję wygra władza, która dedemokratyzuje, która idzie w kierunku jednak takiego autorytaryzmu, gdzie tylko wybory zdecydują, no to siłą rzeczy ta władza już nie będzie zainteresowana tym, żeby w jakikolwiek sposób cokolwiek się zmieniło, bo będzie chodziło o zmienienie systemu. Pani doktor, kamera numer 4 jest pani. Ja teraz z reguły ten program tak kończę, że proszę swojego gościa o kilka słów. Tym razem dla osoby, która napisała: młode kobiety nie chcą iść na wybory. Proszę się zwrócić do młodych kobiet i wytłumaczyć im, dlaczego powinny pójść na te wybory. No, te wybory są o tym, jaką będziecie miały przyszłość. Wy, ale też wasi partnerzy na przykład, wasze dzieci, ale też wasze matki i po prostu wszyscy wokół, tak? Poza tym układajcie ten świat tak, jeżeli nawet nie wszystkie partie wam pasują, albo żadna partia wam nie pasuje, wybierzcie taką, która wam pasuje najbardziej, dlatego że nigdy nie będzie tak, że wszystko pasuje. W moim życiu ani moje dziecko mi zawsze nie pasuje, czasami mam ochotę po prostu wytrząść z niego po prostu całą jego jakąś tam, nie wiem, chęć do zabawy po raz 10 Beyblade'ami albo innymi Pokemonami, ani, nie wiem, nie zawsze moja mama mi pasuje, czasami mówi rzeczy, które są dla mnie trudne do zniesienia, ani mój partner, tak samo jak ja nie pasuję im, ale to w ogóle nie oznacza, że ja ich nie kocham albo że oni nie mają wpływu na moje życie. Tak, mają wpływ na moje życie, więc siłą rzeczy ja nie mogę się po prostu wypisać z rodziny i powiedzieć: nie zależy mi na was, tak? Idźcie, głosujcie na tych, którzy są wam najbliżsi, a przede wszystkim na tych, którzy w żaden sposób nikogo nie wykluczają ze społeczności. Bo dzisiaj wykluczają imigrantów, dzisiaj wykluczają gejów i lesbijki, a jutro mogą wykluczyć was, bo wy nie będziecie im pasowali albo pasowały z jakiegokolwiek powodu. Także absolutnie to jest... Poza tym decydujecie o swojej przyszłości. I to naprawdę nie jest przesada. No, wszyscy, którzy pójdą na wybory, o tym zdecydują. Dlaczego nie wy? Dlaczego zostawiacie to w rękach... Zresztą, uwierzcie mi, ale osoby głosujące na partie takie właśnie jak Prawo i Sprawiedliwość, po to Prawo i Sprawiedliwość tyle czasu na przykład... wtłaczało do głów różne wykluczające rzeczy, tak, swojemu betonowemu elektoratowi, żeby ten elektorat poszedł. Oni będą zdyscyplinowani. Zawsze są. Konfederacji pewnie też. Ale to chodzi o to, pani doktor, teraz mówimy generalnie o frekwencji. Po prostu sprawdźmy się jako obywatele, ale ja w tym nie sensie mówię, już. Nie mówię o tym, na kogo głosować. Nie, zagłosuje. Tak. Nie,
oczywiście, głosujcie na tych, którzy są wam najbliżsi. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość jest wam najbliższe, oczywiście. Ja tylko mówię o tym, że bardzo często, to samo dotyczy Platformy, tak? Ona też walczy o to, żeby, czy Koalicji Obywatelskiej, żeby zmobilizować swój betonowy elektorat. Ale chodzi o to, że często pada taki argument, że o, oni wszyscy, to ja nie mam na to wpływu, tak? To taki duopol, albo to są partie, które już były, tak? A Konfederacja, mimo iż udaje antysystemową, to antysystemowa nie jest. To wszystko może być zgoda, tylko jeżeli nie pójdziecie zagłosować, to z całą pewnością to inni za was zdecydują, niezależnie od tego, jaka partia będzie rządzić albo jaka partia rządzić nie będzie. Cicho już byłyśmy, nawiązując do jednego ze spotów, tym razem Organizacji Wschód. Bardzo dziękuję pani doktor. Renata Minkowska-Norkiene, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję za to spotkanie i szybciutko przenosimy się jeszcze na piętro numer 3. Tam na państwa czeka dzisiaj Jan Złotorowicz ze swoim raportem. Janku, dzień dobry. Ty dzisiaj nie o polityce, z tego co wiem, ale o rzeczy, no, wstrząsającej, której dowiedzieliśmy się w ciągu ostatnich dni. Nie o polityce, no ale ponieważ trwa kampania wyborcza, no to wszystko staje się tematem politycznym i to też do świata politycznego przeszło. Państwo mieli może okazję zobaczyć. Premier nagrał filmik, Donald Tusk o tym mówił. Pandora Gate, tak to się nazywa. W największym skrócie jest to afera, w której na temat no, najpopularniejszych i topowych polskich youtuberów wychodzą coraz poważniejsze oskarżenia. Ja będę się starał jakoś bardzo delikatnie to państwu wytłumaczyć. Dwie Maje. Najpierw Maja Staśko już siedzi tu, czeka, znana wszystkim bardzo dobrze, aktywistka i też no, tropicielka zachowań przemocowych w sieci, więc dzień dobry, dziękuję. Osoba idealna, żeby nam to wszystko wytłumaczyć. A w drugiej części programu jeszcze Maja Pisarek, psycholożka i psychotraumatolożka, która no, pomoże też tym z państwa, którzy są rodzicami, jakby podpowiedzieć, jak reagować, jak działać, jak swojemu dziecku pomóc, jak je zabezpieczyć. Więc za chwilę no, ważny, bardzo wszystkich nas bulwersujący temat. Będziemy starać się jakoś dla was wyjaśnić. Jan Złotorowicz, jego raport już za chwilę. Bardzo dziękuję, Janku, i do zobaczenia. A ja państwu dziękuję za dzisiaj. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Ekspresu Biedrzyckiej. Wracamy do państwa jutro. Piątek, piąteczek, piątunio, a to oznacza, że o 9.07 rozpoczynamy przedostatnie już przedwyborcze wydanie Ekspresu, czyli Ekspres Biedrzyckiej, wybory 2023. Fantastyczni goście jutro u nas, także mam nadzieję, że będą państwo także z nami. Spokojnego, dobrego dnia. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa, kłaniamy się do jutra. No i ponownie witam ze studia na trzecim piętrze z samego serca redakcji Super Ekspresu. Ja się nazywam Jan Złotorowicz, a to jest mój raport. I tak jak powiedziałem, pierwsza Maja w studiu, Maja Staśko, aktywistka no i tropicielka zachowań przemocowych w sieci, która no, no musi nam to wszystko wytłumaczyć, bo to jakaś przedziwna sytuacja. Od kilku dni, nawet ludzie, którzy nie żyli w tym, bo ja dopiero wczoraj nadrobiłem zaległości, obejrzałem te wszystkie filmy, dowiedziałem się o różnych przerażających wręcz zjawiskach i przerażających mnie postaciach, ale nawet już wcześniej gdzieś przez osmozę docierało do mnie, że trwa jakaś, jak to młodzież mówi, imba w internecie, że kolejni youtuberzy się kompromitują, na temat kolejnych youtuberów wychodzą przerażające rzeczy, no a teraz nagle wybuchła bomba i film Sylwestra Wardęgi, który jednego no, z najpopularniejszych polskich youtuberów, no ujawnia jego, tak jakby to powiedzieć, no mocno zastanawiające, delikatnie rzecz powiedziała, zasadnie, żeby powiedzieć, przerażające relacje z 13- czy 14-letnią dziewczynką. I wszyscy mówią to samo. To jest wierzchołek góry lodowej. Rzeczywiście polski YouTube i polski internet to jest aż takie bagno? No jak się okazuje, tak. To znaczy, wydaje mi się, że przez tyle lat dziewczyny musiały milczeć i były na różne sposoby uciszane, wykluczane, stygmatyzowane ze względu na swoją seksualność, obwiniane też za co je spotkało, że nagle, kiedy opowiedziała jedna, druga, trzecia, to pojawiła się fala ujawnień tego typu, ponieważ pierwsze ujawnienie i pierwsza rozmowa to była niedziela zeszła i wtedy jedna z osób, która dostawała erotyczne wiadomości od Stu, miała 14 lat wówczas, opowiedziała o tym. Później kolejne dziewczyny opowiadały, Laura o przemocy ze strony Gargamela, Daria razem z innymi osobami ze strony Gonciarza. Kolejne osoby opowiadały o tym, co je spotkało, dlatego, że odważyły się po tym, jak usłyszały opowieść innej dziewczyny. I to było też dla mnie najważniejsze było to, żeby je wesprzeć w takim momencie, ponieważ to dzięki ich odwadze, dzięki temu, że one decydują się teraz to przerwać milczenie, my widzimy, jak potwornym środowiskiem przez lata ten YouTube był, szczególnie dla dziewczyn i
bardzo młodych dziewczynek, a czasem dzieci. Bo to często wychodzą teraz na jaw sprawy, które działy się jakieś, nie wiem, nawet 10 lat temu. I bardzo wielu też mężczyzn, którzy w tym na różnym poziomie uczestniczyli, bo to często nie są sprawy, zresztą nikt za to nie dostał, trzeba uczciwie powiedzieć, nikt za to zarzutów żadnych nie dostał. Nie wiadomo w ogóle, czy jakiekolwiek działania zostaną podjęte, chociaż premier zapewniał, że służby się tematem zajmą i nikt nie będzie bezkarnie dzieci krzywdził w Polsce. No ale no to nie będzie wcale takie proste. Natomiast jak wyszły na jaw różne rzeczy, bardzo często słyszeliśmy to samo, co przy mitu. A wtedy panował taki klimat, internet, nie było takiej poprawności politycznej jak teraz. Teraz te rzeczy by nie przeszły, to były żarty, które wszyscy akceptowaliśmy. Rzeczywiście dzisiaj internet jest już poprawniejszym i przyjemniejszym miejscem niż był 10 lat temu. Myślę, że ta fala może sprawić i głosy dziewczyn mogą sprawić, że tak będzie, ale w tej chwili nie możemy tak stwierdzić. To znaczy te sprawy, które wychodzą, one rzeczywiście niektóre są sprzed 10 lat, niektóre są sprzed 2 lat, inne są sprzed chwili. Więc to są rzeczy, które po prostu mają miejsce. To, że wówczas było przyzwolenie na seksizm, to jest prawda, bo jakby to też pokazuje, jak dobrze działamy jako feministki, osoby walczące o to, żeby tego seksizmu było mniej. No bo wtedy filmy z oceną ciała dziewczyn bez świadomości tego, czy są pełnoletnie, czy niepełnoletnie, były jakimś takim rodzajem normy. Tego typu komunikacja. Wczoraj jeden z tych influencerów, youtuberów nagrał taki filmik, w którym tłumaczył, że taka komunikacja seksistowska była czymś oczywistym. Oczywistym i dla niego, i też dla młodych kobiet, czy też dziewczynek, z którymi się w ten sposób komunikował. Tak, czy też dzieci, no bo to czasami są osoby poniżej 15 roku życia. No trudno powiedzieć, bo w przypadku dzieci trudno je obwiniać, bo jeśli ich idol pisze do nich jakkolwiek, cokolwiek, to one uznają to za rodzaj łaski. A to może być przekraczanie granic, to może być uzależnianie, manipulowanie tym dzieckiem. Tylko że to dziecko jest zapatrzone jak w obrazek w tego idola. Ono by wyskoczyło za okno, jeśli on by to powiedział jemu. W związku z tym manipulacja taką osobą, władza nad tą osobą jest niemalże absolutna. W związku z tym, jeśli dzieci nie widziały w tym niczego złego, no to sytuacja sprawiała, że niestety tak mogło to wyglądać. Brak edukacji seksualnej w szkołach. Oczywiście premier Mateusz Morawiecki mówi teraz o służbach, ale prawda jest taka, że gdybyśmy mieli dobrą edukację seksualną w szkołach, która mówi, słuchaj, nikt nie ma prawa przekraczać twoich granic, nikt nie ma prawa ci mówić, co by ci robił seksualnie, kiedy masz 13 czy 14 lat, to wówczas ta reakcja byłaby szybsza. Od razu do rodziców, do szkoły. Tyle, że my tego nie mamy. Tego przygotowania, które byłoby w stanie uchronić przed olbrzymią ilością przemocy, chociaż, my nie mamy. Chociaż i tak tam się pojawiają takie w miarę optymistyczne elementy, jak jedna z tych już teraz młodych kobiet opowiada o spotkaniu z jednym youtuberów, jak on zaczął ją, że nie było tylko wymiana takich no, mocno erotycznych wiadomości na komunikatorach, ale też doszło do fizycznego spotkania i doszło do jakichś prób, jakichś pieszczot fizycznych. Ona powiedziała, nie czuję się z tym komfortowo, przestań. Więc przynajmniej tyle, że ta no, dziewczynka jakby miała świadomość, że może postawić granicę, może powiedzieć nie. Tak, ale z kolei też poznajemy inne historie, w których nie było takiej sytuacji. Jedna z historii przedstawionych przez Sylwestra Waldęgę to jest historia dziewczyny, która nie była świadoma nawet tego. Spała. Podano jej alkohol, jak twierdzi, po tym jakby nie tak, pamięta, co się działo dalej. I to jest tak, że w takiej sytuacji też trudno powiedzieć nie, kiedy osoba jest nieświadoma, kiedy jest dzieckiem, kiedy jest nieświadoma, kiedy jest w różnych sytuacjach na różne sposoby bezbronna. Więc to skala tego, o czym mówimy, wydaje się olbrzymia. Na pewno nie można stwierdzić, że to dotyczy wszystkich youtuberów, że wszyscy youtuberzy wiedzieli, bo to też jest demonizowanie środowiska, które niekoniecznie musiało w jakikolwiek sposób w tym uczestniczyć, ale przez to, że przez tyle lat była ta zmowa milczenia, ofiary na różne sposoby były zastraszane, no i też nie miały władzy. No jeśli ktoś ma pieniądze, zasięgi, fanów po swojej stronie, no to z drugiej strony nie ma nic, jest tylko prawda, jest tylko to, co się wydarzyło, krzywda. Więc one też były uciszane, no i teraz dlatego tak dużo tego może być i jeszcze za chwilę mogą się okazać kolejne rzeczy, ponieważ przez lata, 10 lat, może nawet więcej, to po prostu gdzieś tam no, buzowało, gniło jako taka krzywda, która się nawarstwiała. Tu widzę, że musimy pewne rzeczy nadrobić, bo my między innymi pytamy was w sądzie, czy słyszeliście w ogóle o Pandera Gate i tylko 30% póki co kliknęło, że słyszało, czyli jednak ludzie nie mają w pełni świadomości coś. Chociaż film Waldęgi już miał wczoraj wieczorem już 4 miliony wyświetleń, więc już aż tyle osób to obejrzało i ma świadomość, co się dzieje. Więc musimy pewne
pewne jakby fakty też po kolei wytłumaczyć. Ja nie chcę mówić o konkretnych postaciach, bo tak jak mówię, to są często bardzo poważne oskarżenia, na które nie dysponujemy do końca dowodami. Natomiast jakby wygląda to mniej więcej w ten sposób. Są sobie ludzie, młodzi mężczyźni, nagrywający filmiki o grach komputerowych, popularnych wśród dzieci grach komputerowych. Dzieci to oglądają masowo i oni nawiązują z tymi dziećmi często bardzo bliskie relacje. I dla tych dzieci, jak się dowiedziałem, ci youtuberzy byli no, największymi w ogóle gwiazdami polskiego show biznesu. Dużo ważniejsi niż postacie, o których my piszemy na pierwszych stronach Super Expressu. Tak, to jest środowisko szczególnie nastawione na dziecięcą albo bardzo młodą widownię. I takie środowisko, które skupia się albo na grach, albo na jakichś prankach, czyli nabieraniu innych na jakieś dziwne wydarzenia. Nagrywają filmy na YouTubie i są gwiazdami dla dzieci. Kiedy taki influencer, youtuber idzie ulicą, to dorośli nie zwrócą na niego uwagi, natomiast dzieci będą za nim biegły, będą chciały sobie zrobić z nim zdjęcia. To naprawdę jest olbrzymia, olbrzymia popularność. Te osoby często są oglądane przez miliony bardzo młodych dzieci, bardzo młodych ludzi i dzieci wśród tego. No i przez to też mają wielką władzę w dotarciu do tych dzieci. Dzieci, młode osoby piszą do nich, piszą przede wszystkim po to, żeby po prostu dostać odpowiedź od swojego idola. Czasami na przykład zapisują sobie, ile razy idol, idolka dała im serduszko na filmiku i to jest dla nich wielkie osiągnięcie i zbierają te serduszka i chwalą się, ile razy spojrzała na mnie, ile razy ja byłam w jej okolicy metr od niej. To jest takie bardzo duże przywiązanie do tych osób i no niestety daje olbrzymie pole do nadużyć, bardzo, o czym się dowiadujemy teraz. Tak, bardzo duże przywiązanie i też olbrzymia łatwość tego kontaktu, no bo w tradycyjnym świecie tradycyjnych mediów, jak ktoś występował w telewizji, to za pośrednictwem telewizora nie dało się z idolem czy z gwiazdą nawiązać relacji. Jak się szło na koncert, to można było oczywiście wystawać na backstage'u z nadzieją, że się uzyska autograf, ale to nie było wcale takie proste. A teraz dotarcie dziecka do swojego idola, ale też jak odkryliśmy w drugą stronę, jest bardzo, bardzo proste. Tak, wystarczy napisać wiadomość. To wszystko się dzieje w internecie. To jest taka przestrzeń, która wydaje się wirtualna, ale dla młodych osób to jest realna rzeczywistość, w której one funkcjonują. Tam mają lekcje, czy miały lekcje, tam się toczy ich życie. Tam właściwie to jest przestrzeń, w której one żyją. W związku z tym, jak napiszą do swojego idola, on im odpisze, no to niestety, jeśli on nie będzie kierował się etyką, jakimiś takimi podstawowymi zasadami komunikacji z dziećmi, no to może bardzo, bardzo mocno skrzywdzić takie dziecko i nikt nie ma nad tym kontroli, bo nie widać, co się dzieje w tych prywatnych wiadomościach. Państwo nie ma do tego dostępu, nikt, nie, agencje, też platformy tego do końca nie kontrolują, więc to jest taka przestrzeń, w której naprawdę pole do nadużyć jest olbrzymie i te historie, które teraz dostajemy, influencerów, youtuberów jest bardzo dużo, my dostajemy kilka, to jest właśnie taki procent, który po prostu chyba skorzystał z tej okazji, żeby krzywdzić, wykorzystywać dzieci. Właśnie, co mogą zrobić w tej sytuacji rodzice? Bo tak jak powiedzieliśmy, to nie jest tak, że każdy youtuber jest po prostu drapieżnikiem czyhającym na niewinność dzieci. Wręcz przeciwnie, nawet no, trzeba też uczciwie zwrócić uwagę, że to środowisko się teraz samo oczyszcza. To nie są działania państwa, to nie są działania żadnej instytucji. To w sumie jeden, a sam się zdziwię, bo jeszcze pamiętam czasy właśnie jak Wardęga, jeszcze już za mojej młodości był już bohaterem tego pierwszego polskiego YouTube'a. Ciągle jest centralną jego, jak się dowiedziałem, postacią. No i jak to się nazywa? Szeryf polskiego, tak go nazywają, szeryf polskiego YouTube'a. I chociaż też o nim różne rzeczy, różni ludzie w swoich filmikach opowiadają, no wiadomo, każdy, kto jest popularny, ma hejterów. Natomiast to środowisko się jakoś gdzieś tam teraz samo oczyszcza. To nie jest tak, że wszyscy są źli, tylko co ci biedni rodzice mają zrobić, jak oni mają zweryfikować, czy dany gwiazdor jest okej, czy nie jest okej. To myślę, że za każdym razem trzeba powtarzać, że trzeba mieć olbrzymie, ograniczone zaufanie dla takich idoli i postaci. I to też dużo osób, coraz więcej osób to powtarza, że trzeba to sprawdzać i weryfikować. Jeśli dziecko jedzie na obóz do swojego idola bądź idolki, to naprawdę warto przede wszystkim zorientować się w tym, jakie osoby będą na tym obozie, jacy opiekunki, opiekunowie, no bo to musi być w jakiś sposób formalnie zrobione i uzgodnione. Warto spoglądać na treści, które te osoby wrzucają, ponieważ one są publicznie dostępne i to jest sporo czasu, który trzeba poświęcić, ale jest to czas, który poświęcamy dla bezpieczeństwa dziecka. I te rzeczy można takie wyłapać. Można wyłapać. Aczkolwiek można się też naciąć, bo ja też teraz jak śledziłem ten, to odkryłem jeszcze trochę inne zjawisko. Nie aż tak bulwersujące szeroką opinię publiczną, bo dotyczy spraw, które też są bulwersujące i też przerażające, no ale chodzi już bardziej o po prostu przemoc wobec kobiet, różnego rodzaju zachowania przemocowe.
o które oskarżani są popularni youtuberzy, którzy sami publicznie piętnowali tego typu zachowania, stroili się w szatki tu feministów czy obrońców praw kobiet, a nagle się dowiadujemy, że prywatnie popełniali dokładnie te same przemocowe działania. Tak, to jest sytuacja dwóch youtuberów, którzy zostali ujawnieni przez odważne dziewczyny, przez Laurę, Darię i inne dziewczyny, którzy rzeczywiście opowiadali o tym, co jest złe, jak nie należy przekraczać granic kobiet. Okazało się, że w prywatnych relacjach oni to robili. Oni manipulowali dziewczynami, oni stosowali przemoc psychiczną, ale także fizyczną. I to jest też tak, że środowisko, które oni wokół siebie wytworzyli, było na tyle wspierające, że te dziewczyny dostały całkiem sporo wsparcia. Oczywiście dostały też mnóstwo obwiniania, jak za każdym razem, ale to są ważne też rzeczy, żeby pokazać, że niezależnie od deklaracji, no niestety, każdy człowiek może krzywdzić. Co w takiej sytuacji może zrobić rodzic? Myślę, że przede wszystkim przyglądać się kontentowi, który robi twórca, ale także relacjom, które zawiera ze swoim... No tak, to wtedy trzeba właśnie naruszać prywatność tego dziecka, czytać te jego wiadomości, czytać te jego SMS-y. Mhm. To też... Myślę, że tutaj najlepiej na to odpowie psycholożka. W razie, kiedy mamy wątpliwości w takiej kwestii, to warto się skonsultować z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Oni mają specjalną linię dla rodziców i rodzice, kiedy mają pewne wątpliwości związane właśnie szczególnie z cyberprzemocą, ponieważ Dajemy Dzieciom Siłę bardzo silnie zajmuje się walką z cyberprzemocą, można się tam skonsultować, można zapytać, co zrobić, w jaki sposób to sprawdzać, w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem. Też niezwykle istotny już moment, kiedy dziecko ma te relacje z idolem i on przekracza te granice, to już jest taki trochę dalszy moment, ale wcześniej możemy też je przygotować na to, możemy mu mówić, gdzie są jego granice, że nie można ich przekraczać, jakie zachowania są niedozwolone. Nie ma tego w szkołach, a powinno być, bo to jest edukacja seksualna. Ale jeśli nie ma, no to rodzice mogą to wziąć też na siebie. I też tych wiadomości, które wyciekły, to też jest przerażające, że ta dziewczynka jakby miała świadomość, że dzieje, widać, że ona ma świadomość, że dzieje, sama zresztą temu youtuberowi odpisywała, jakby zwracała uwagę, że dzieli ich zbyt duża różnica wieku, że to nie jest okej. Ale mimo wszystko dała się wmanipulować w spotkanie, pojechała na to spotkanie. Jakby nikt miała świadomość, że dzieje się coś niedobrego, też potrafiła pokazać jakieś granice fizycznego kontaktu, ale mimo wszystko jednak dała się w to wszystko wciągnąć. Znaczy ja tego mówię, bo to tak zabrzmiało, jakbym ja ją obwiniał. Tak. Ja w takich sytuacjach fajniej używać właśnie tych form, że kto to robił? Dorosły człowiek wciąga dziecko w takie sytuacje. Dziecko może mieć narzędzia do tego, żeby postawić te granice, albo może mieć na tyle duże wsparcie na przykład rodziców czy osób wokół, żeby o tym opowiedzieć i zareagować, ale może też ich nie mieć i to nie oznacza, że coś źle zrobiło, że jest winne w jakikolwiek sposób, bo osoby, które doświadczyły przemocy, nigdy nie są winne. Dzieci szczególnie, no po prostu są na innym etapie rozwoju i wykorzystywanie dzieci jest na tyle jednoznacznie złe, że już nie trzeba tutaj poszukiwać tej winy gdzie indziej. No rzeczywiście, kiedy zapoznajemy się z tymi historiami, ich pojawia się coraz więcej osób przerywa milczenie, to jest wstrząsające, to też może być bardzo uderzające dla osób, które same doświadczyły przemocy, ponieważ warto zaznaczyć, że tak, youtuberzy wykorzystywali swoją władzę do tego, żeby manipulować dziećmi, ale mnóstwo dziewczyn, zwłaszcza bardzo młodych osób, ma takie doświadczenia za sobą i ich sprawcy, oprawcy nie byli znanymi osobami. Prawdopodobnie nie będzie to tak głośne i każda z nich zasługuje na takie samo wsparcie. I teraz też ten wątek się też pojawił również w twoich storiesach, które wczoraj nagrywałeś. Jakby co mają zrobić dziewczyny, dziewczynki czy kobiety, których ofiara nie jest znanym influencerem, nie nabije milionów zasięgów na mediach społecznościowych. Do kogo się zgłosić? Gdzie szukać pomocy? Jest bardzo dużo miejsc, które pomagają na szczęście w takich sytuacjach. Sam premier Mateusz Morawiecki powiedział o dyżurnecie i rzeczywiście właśnie, to jest takie miejsce. Ja chętnie zaraz posłucham, tak. Co to jest. Dyżurnet to jest takie miejsce, gdzie można zgłaszać przekroczenia, które albo których my doświadczyliśmy w internecie, czyli cyberprzemoc. To mogą być wiadomości, to mogą być ujawnianie naszych zdjęć, prywatnych, intymnych informacji. I premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że będzie większy zespół w tym dyżurnecie i że jeszcze bardziej będą działali przeciwko przemocy. Oni szczególnie skupiają się na przemocy seksualnej wobec dzieci w internecie, więc to też jest dokładnie ta przestrzeń, o której w tej chwili mówimy. To jest jedno miejsce. To jest miejsce, gdzie można treści zgłaszać. Ale jeśli osoba doświadczyła czegoś, jakiegoś przekroczenia, krzywdy, przemocy, to za każdym razem może zgłosić się na przykład do Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jeśli jest osobą młodą, czyli dzieckiem bądź młodzieżą, to jest 116-111 telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Oprócz tego jest telefon zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym 116-123. Są też specjalnie wyspecjalizowane przestrzenie, w których ofiary przemocy znajdą pomoc dla siebie. To jest Fundacja Feminoteka i Centrum Praw Kobiet dla Kobiet, Fundacja Fortrior dla mężczyzn, niebieska linia dla osób, które doświadczają przemocy w rodzinie.
Ty zresztą kontakty do tego na swoich mediach społecznościowych wrzucasz, więc jak państwo tego szukają, to wystarczy po prostu śledzić Marię. Tak, tak, tak. Na Instagramie i tam na bieżąco. Na bieżąco będzie, bo teraz tak. Teraz wszyscy będą się koncentrować na oskarżeniach o niemoralne relacje dorosłych mężczyzn z bardzo młodymi, często nieletnimi kobietami. Ale to nie jest jedyna forma przemocy i zagrożenia, na które dzieci są w sieci nastawione. Na co jeszcze rodzice powinni szczególną uwagę zwracać? Bardzo dużym problemem obecnie w sieci są tak zwane patotreści. To jest też coś, czym zajmuje się Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Stworzyła cały osobny raport na ten temat w 2018 roku. Wówczas zainteresował się tym także Rzecznik Praw Obywatelskich, który zrobił spotkanie na ten temat. Patotreści to są takie treści, które docierają na masową skalę do dzieci i przedstawiają na przykład przemoc, przekroczenia, krzywdy jako rodzaj rozrywki, ale także czegoś, za co człowiek dostaje uznanie. Jeśli kogoś uderzy, na przykład zaskoczenia, ktoś daje wywiadu, a ten człowiek go uderzy, to nagle staje się rodzajem gwiazdy. Dostaje zasięgi, staje się influencerem, może dostać jakąś walkę na freakfightach. Freakfighty to także jest ta przestrzeń. Patostreamy, czyli streamy, na których ludzie na przykład upijają się, biją się ze sobą, nie panują nad sobą, defekują pod siebie, wymiotują. To są tego typu treści, które niestety docierają do dzieci i one dają im wzorce, które mogą być bardzo szkodliwe. Zwłaszcza jeśli chodzi o freakfighty, to tam widać dużo. Freakfighty, czyli taki biznes polegający na tym, że influencerzy w trakcie konferencji wyzywają się wzajemnie, a następnie idą do oktagonu i ze sobą walczą. O ile walka w oktagonie jest w pełni kontrolowana, jest tam sędzia i wszystko jest za zgodą. To jest sport po prostu. O tyle te konferencje są bardzo przemocowe. Wyzwiska, doprowadzanie ludzi do płaczu, przemoc, rzucanie się na ludzi, rzucanie przedmiotami w osoby, to są jednoznacznie przemocowe wzorce. Dzieci, kiedy oglądają tego typu treści, a niestety oglądają, ponieważ zdarza się, że na przykład są tam idolki dzieci i występują, czy nawet promują to swoją twarzą i legitymizują, czy są właścicielkami takiej federacji, to wówczas dzieci poznają zasady kierujące tym światem i przenoszą je do swojego. To są takie zasady, w których ktoś, kto obrazi kogoś, poniży ze względu na seksualność, zdarzają się komentarze do innej dziewczyny o tym, że sperma na twarzy jej została z poprzedniego stosunku, do dotykania się w genitalia. Te osoby są uznawane za gwiazdy, za to, że przekraczają granice innych osób. Są uznawane za tych, którzy są silni, którzy się nie poddają, którzy robią show. Natomiast osoby, które się przejmują tym, które na przykład albo się temu sprzeciwiają, albo płaczą, bywają przedstawiane jako te słabsze, jako te gorsze. Jeśli przełożymy to na szkołę, jeśli przełożymy to na relacje rówieśnicze, to mamy bezpośrednio recepturę na to, w jaki sposób stosować przemoc, bullying w szkole. Jako rozwiązanie problemów. I tak. Ktoś, kto nie idzie za tym trendem, jest właśnie od razu gorszy, bo słabszy. Tak, to jest gloryfikacja osób, które przekraczają granice innych osób. I o ile to są dorosłe osoby, o tyle możemy mówić po prostu o przemocy. W momencie, kiedy to są dzieci, to mówimy po prostu o krzywdzie, olbrzymiej krzywdzie dzieci. Dobrze, już słyszę, że już druga gościni zaraz wejdzie. To jeszcze na koniec chciałem jedną rzecz. Bo tu mówimy o tych patostreamach, mówimy o tych filmikach, mówimy o tym, to się nie dzieje gdzieś tam na jakimś, nie wiem, darknecie, że trzeba się naprawdę mocno nastarać, żeby to odnaleźć. To wszystko dzieje się na dużych platformach streamingowych, które są własnością największych światowych korporacji, tej słynnej wielkiej czwórki z Doliny Krzemowej, tej gafy. Czy bez jakby chęci po stronie wielkiego biznesu z Doliny Krzemowej jest jakaś nadzieja nad tym, że można nad tymi zjawiskami zapanować? Można niewątpliwie zapanować, jeśli chodzi o Unię Europejską. Ja niedawno byłam w Brukseli i tam próbowaliśmy przekonać polityczki i polityków do tego, żeby większa była kontrola nad tym, co w mediach społecznościowych się pojawia, zwłaszcza w kontekście dzieci. My konkretnie walczyliśmy właśnie z przemocą seksualną wobec dzieci, czyli wysyłaniem im obrazów nacechowanych seksualnie, albo też groomingowaniem ich, czyli manipulowaniem, przemocą psychiczną, która sprawia, że te dzieci są wykorzystywane przez dorosłych ludzi, po prostu bardzo często pod kątem seksualnym. Więc są już algorytmy, są już rozwiązania, które my postulujemy na przykład na gruncie Unii Europejskiej. Państwo może zrobić dużą kampanię edukacyjną dotyczącą tego, gdzie można się zwracać w takich sytuacjach, właśnie podając na przykład dyżur.net, czy Dajemy Dzieciom Siłę,
które niestety rząd odebrał im dofinansowanie, co też jest dla mnie jakimś takim szczególnym gestem w momencie, kiedy Mateusz Morawiecki opowiada o tym, że oto teraz będziemy walczyć z przemocą wobec dzieci, a jednocześnie to miejsce, gdzie dzieci dosłownie miały ratowane życia, nie dostaje finansowania z rządu. Więc to też mnie boli, ale to może być właśnie tego typu kampania. Wreszcie nacisk nam same platformy, ponieważ to się udaje. Bardzo dużo patostreamerów, którzy streamowali, czy to na YouTubie, czy to na Twitchu, czy to na TikToku ostatnio, zostało zablokowanych. I to wymagało od nas bardzo dużo. Ja też miałam kontakt z tymi platformami i wysyłałam im zapytania prasowe. Zastanawiam się, jak to w ogóle jest, że rzeczy, które jawnie łamią regulamin YouTube'a czy TikToka, że są na tym... Mają zasięgi, mają... Tak, mają zasięgi, mają popularność. No niestety dlatego też one były tak długo, że miały te zasięgi, miały popularność, to są realne pieniądze. Ale udaje się to banować i rzeczywiście od 2018 roku, kiedy media zaczęły się tym zajmować, bardzo często zdarza się, że patostreamer po nagłośnieniu traci swój kanał i traci kontakt przez to przede wszystkim z dziećmi. Dobra, czyli mamy mniej więcej nakreśloną Pandora Gate. Maja Staśko, aktywistka. Bardzo dziękujemy za wizytę. Dziękuję bardzo. A my teraz puścimy Państwu właśnie taki spot przygotowany, o to właśnie uczulający rodziców na zagrożenia przed dziećmi w sieci. Za ten czas tu zmienimy. Maja, jedna Maja idzie, druga Maja przychodzi za chwilę. Maja Pisarek, psycholożka i psychotraumatolożka, pomoże też Państwu, którzy są rodzicami, jakby wymyślić, jak sobie radzić w tego typu sytuacjach. Więc zostańcie z nami, za chwilę kolejna rozmowa. Matka! Natalka! Matka! Twoje dziecko rodzi się i zmienia twój świat. Dbasz o nie. Opiekujesz się. Starasz się, by włos nie spadł mu z głowy. Chcesz, by było bezpieczne. Przeraża cię myśl, że może mu stać się coś złego. Że może się zgubić. Wiesz, gdzie teraz jest twoje dziecko? Czy jest bezpieczne? Minimum 4 godziny dziennie spędza w internecie. Samo. Czy wiesz, ile dzieci gubi się w sieci? Nie zagub dziecka w sieci. No i tak jak mówiłem, jedna Maja poszła, druga Maja przyszła. Maja Pisarek, psycholożka i psychotraumatolożka. Dzień dobry, witaj w raporcie Złotorowicza. No tak jak wcześniej Maja, poprzednia Maja mówiła, jakby ciężko jest o pewnych rzeczach mówić i tłumaczyć. No ja sam się zastanawiam, jak rodzic powinien reagować w tej sytuacji. Co? Inwazyjnie wchodzić w prywatność własnego dziecka, przeglądać wiadomości, szukać niepokojących sygnałów. Jak działać? My się nauczmy w końcu, że robić prewencję. Zacznijmy od tego, żeby uczyć, dlaczego pewnych rzeczy mamy nie robić, a nie wchodzić cały czas już w konsekwencje, bo to jest takie trochę, wiesz, uczenie ludzi, że za chwilę wszyscy będą za rękę przechodzić przez ulicę, bo nie będą potrafili się rozejrzeć, bo wszystko mamy skontrolować. No, chyba nie tędy droga powinna być. Uczmy dzieciaki, spędzajmy z nimi ten czas w internecie. No nie cofniemy czasu, nie wrócimy do tego, jak było w naszej młodości, bez tych mediów, bez Facebooka czy Messengerów, ale usiądźmy razem, popatrzmy sobie na tych YouTuberów, z czego te dzieciaki nasze się śmieją, co jest dla nich zabawne. Pobądźmy w ich świecie, a nie cały czas tylko sobie wymyślamy, że w naszym świecie jest najlepiej, a tego świata już nie ma. No tak, bo to jak się dowiedziałem z tego spotu, który tu puszczaliśmy, jak zmienialiśmy gościnę, nawet 4 godziny dziennie dzieci są w stanie spędzać dziennie w internecie. Czy to nie brzmi wcale przerażająco, bo sam jak sobie policzę, ile ja siedzę z tym telefonem, to aż strach pomyśleć, co te dzieciaki są w stanie tam znaleźć. Tym bardziej, że tu nie mówimy o to, co wyszło teraz. To są wszystko filmiki na popularnych, dużych w serwisach streamingowych, choćby na YouTubie, na którym my też do Państwa nadajemy.
wiemy, tu nie trzeba wcale się zagłębiać w jakieś darknety, szukać jakichś dziwnych treści w jakichś zakątkach internetu, tylko na największych platformach będących własnością największych światowych korporacji. No tak, no tutaj to jest coś, co mamy cały czas dostępne, ale ponieważ jest, ten internet jest zalany tymi treściami, no to też trudno, żeby rodzic cały czas kontrolował, ale to... Powiedziałaś 4 godziny, tak się uśmiechnęłam do tego trochę. Ja jeżdżę z warsztatami po szkołach i z dzieciakami rozmawiam na różne tematy. 9 godzin, 8 godzin, to są standardy. Oni rodzicom mówią, że tak, tylko tyle czasu, tam jak pani na lekcji zapyta, żeby zrobić jakąś statystykę, to też. No nie, oni naprawdę żyją w tamtym świecie, bo tam on się, tam jest łatwiejszy, tam jest prostszy, tam konflikt rozwiązuje się kliknięciem, tak? I jeżeli będziemy rozmawiać o tym, że nie tylko to jest jedyną formą przyjemności, jeżeli będziemy pokazywać, a nie z poziomu kanapy, wiesz, scrollując telefon, mogłeś sobie znaleźć jakieś zajęcie, nie? Jakąś pasję weź sobie znajdź, nie? No to jak mamy nauczyć tego dzieciaka? Jak on ma mieć w ogóle taką wrażliwość na to, że przyjemność mogę czerpać nie tylko z ekranu? No tak, i tutaj, no, weźmy chociażby ten przykład tej dziewczynki, która teraz już jako młoda kobieta jakby wyszła, ujawniła pewne rzeczy. Ona jakby, co też jest gdzieś tam pocieszające w całej tej historii, widać, że miała świadomość, że dzieje się coś niedobrego. Sama zwracała uwagę, że to jest zbyt duża różnica wieku. Jak doszło między nią a tym youtuberem już do spotkania, to wręcz nawet potem relacjonowała, że jak on próbował jakiś nawiązać kontakt fizyczny, taki pieszczotliwy, to postawiła jednak, jakby miała świadomość, że trzeba tą granicę postawić, ale jednak mimo wszystko dała się wmanipulować w tą relację. Dała się wmanipulować w to spotkanie. Oczywiście nie chcę tego mówić, że to jest jej wina. Się zastanawiam, co można było, wiadomo, no media zawsze tak, co można było zrobić, żeby nie dopuścić do tej traumy? Można było coś zrobić? Wiesz co, ja bym tutaj zaczęła od, znowu nie chcę demonizować rodziców i tak dalej, ale myślę, że to jest ważne, że jeżeli dzieci przychodzą do nas z trudnymi tematami, to my z ogromną wrażliwością i troską powinniśmy na to zareagować prawidłowo. A prawidłowo to znaczy tak, żeby kolejny raz dziecko nie bało się przyjść i powiedzieć. Bo nie wiem, jaka tutaj była sytuacja, jakby też nie... nie tak, to nie chodzi o to, żebyśmy tak oceniali tych konkretnych absolutnie rodziców, tej konkretnej to dziewczyny. Tylko to zwiększamy żeby... szanse wtedy, kiedy dziecko do nas przychodzi i mówi, mamo, tato, nie wiem, coś się złego wydarzyło, zrobiłam coś złego, tak? Nie wiem, popełniłam jakiś błąd, że my nie robimy wtedy tego tak, mycia głowy po prostu, że absolutnie nigdy więcej, bo jesteś taka i inna. Mówimy, kurczę, no tak, czasem tak się zdarza, że popełniamy błędy. Usiądźmy, pogadajmy o tym, co możemy zrobić, bo my dorośli jesteśmy od tego, żeby tobie pomóc, wyciągnąć do ciebie rękę i powiedzieć, ty się uczysz świata. Ale dziecko nie zawsze będzie chciało przyjść samo. Może się, bo zakładam, że może być też tak, że będzie gdzieś tą traumę chowało w sobie. Jakich oznak szukać? Jakich niepokojących sygnałów, że coś się nie tak dzieje z dzieckiem? Że ono może doświadczać jakiejś, nie wiem, przemocy w internecie, czy wręcz jakichś seksualnych wiadomości? Ja myślę, że ponad wszystko rozmawiamy, tak? Zawsze rozmowa będzie na samym początku, ale jeżeli nam dziecko zaczyna się zmieniać, zaczyna się zamykać bardziej, szybciej ucieka nam do pokoju, do tej pory rozmawiało z nami, opowiadało, co się dzieje, nie wiem, z kim pisze, o czym pisze, no to wtedy taka zmiana będzie dosyć szybko zauważalna, bo to dość nagłe zazwyczaj są takie rzeczy. To, że przestaje się spotykać ze znajomymi, boi się wychodzić z domu, no, zaburzenia odżywiania pojawiają się, czy to właśnie bardziej podjadanie więcej, czy zupełny brak apetytu. To są takie rzeczy, które tak jakbyśmy obserwowali nagły, ostry stres u kogoś. To myślę, że wszystkie symptomy, które pojawiają się, to są do tego bardzo, bardzo podobne. I warto nie dawać się zbywać w tej rozmowie. Jeżeli pytamy dziecko, słuchaj, czy coś się dzieje, bo mam takie poczucie, że... No, że nie jesteś sobą, tak, że od jakiegoś czasu chowasz się, nie wiem, mniej rozmawiamy i dziecko powie, nie, spoko, to no, nie dawajmy się tutaj, tak, i zostańmy, powiedzmy, tak, są czasem trudne rozmowy i czasem dzieją się trudne bardzo, są trudne tematy do przegadania, ale ja tutaj jestem po to, żeby tobie pomóc. I być może to nie będzie ten moment, kiedy dziecko powie, ale dając taką przestrzeń i jakby drążąc troszeczkę to,
no mamy większą szansę. To też jest dodatkowe wyzwanie dla rodziców takie, żeby jednak tą relację budować jak najbardziej partnersko. Nie starać się, jeśli dobrze ja rozumiem, czy ja jestem świeżo upieczonym rodzicem, więc mnie to wszystko dopiero czeka, ale zawczasu chcę się na to wszystko przygotować. Żeby jednak no, nie starać się powielać też tych negatywnych wzorców, na które te dzieciaki zostawiają, takich wzorców właśnie przemocowych. No bo łatwo jest rodzicowi wyjść po prostu z pozycji autorytetu, siły i wymusić pewne zachowania. No, ale to tym samym, jeśli dobrze rozumiem, tylko no, powtórzymy te wzorce, które dziecko wyciągnęło chociażby z jakiegoś patostreamu. Dokładnie tak. I jeżeli im więcej na samym początku zrobimy tej roboty, mało tego, tak myślę sobie też to, że my pokazujemy siebie jako, wiesz, dorosły idealny. Dorosły, który wszystko robi najlepiej. Przecież dzieci na nas tak patrzą, tak jakbyśmy no, niczego złego w życiu nie zrobili. Upuśćmy szklankę, rozbijmy ją. Powiedzmy, że w pracy nam coś nie wyszło. Powiedzmy, że pokłóciliśmy się z kimś i potem jaki był proces dochodzenia do tego, że się godzimy z tą osobą. Bo jeżeli dziecko zobaczy, że dorosły też jest no, nie zawsze na 100%, a tak normalne jest, że w jego życiu zdarzają się różne trudne sytuacje i popełnia błędy, to dziecku będzie łatwiej wtedy przyjść i powiedzieć, wiesz, tato, czy wiesz, mamo, no ja też popełniłem podobny błąd albo zupełnie inny. Nie wiem, co mam z tym teraz zrobić, tak? Dzieci szukają tej atencji w internecie wtedy, kiedy tej atencji prawidłowo też nie ma, czy to w środowisku, w którym żyją, nie tylko jeżeli chodzi o rodziców, tak, ale też jeżeli chodzi o szkołę. Jeżeli wiemy, że mamy dziecko, które kompletnie z nikim się nie spotyka, nie ma jakichś znajomych, no to zagrożenie rośnie. To jest absolutnie oczywiste, że my jesteśmy istotami społecznymi, my chcemy mieć kontakt. Więc starajmy się namówić i razem, nie wiem, zacząć spędzać czas, nie wiem, razem pochodzić sobie na zajęcia, nie wiem, mama niech wyciągnie na zumbę czy na jakiś fitness, tata niech wyciągnie gdzie indziej, nie wiem, na jakieś strzelanki, czy wiesz, to naprawdę to się da zorganizować w świecie realnym i tam poznać ludzi. No i tak jak to oglądam całą tą aferę, to chyba też no, trzeba raz na jakiś czas z tym dzieckiem usiąść i te filmiki na tym Twitchu czy YouTubie pooglądać, żeby wyłapać, czy tam przypadkiem nie ma jakichś niepokojących sygnałów, tak? No tak, bo my zostawiamy. To jak ci biedni rodzice myślą, ja próbowałem wczoraj zrozumieć tą aferę, to nie jest wcale takie proste, bo te filmy są, one są, to jest bardzo, znaczy to nie jest zamknięte środowisko, ale to jest takie bardzo wsobne. Tam są nawiązania do postaci, o których ja się wczoraj dowiedziałem o ich istnieniu. Pogubiłem się zaraz, kto jest kim, kiedy, co, jak, gdzie, kiedy. Oni też mówią bardzo takim no, młodzieżowym językiem. Dla dzieci zrozumiałem, dla rodziców często to brzmi jak jakiś, dla mnie to już brzmi jak jakiś obcy język. Często jak tego słucham. Jak ci biedni rodzice mają się w tym odnaleźć? No, wiesz co, jeżeli jesteśmy przy sobie cały czas, to też uczymy się razem od siebie. Ja z dzieciakami, z którymi pracuję i z moimi dzieciakami domowymi, siadam i rozmawiam o tym, co to znaczy teraz, jak się to teraz mówi, kiedy się mówi tak i tak. No może ja też jestem w takim zawodzie, który wymusza na mnie, czy ja z wielką przyjemnością to robię, żeby się uczyć, co to znaczy, że jak wysyłam dwukropek i nawias, nie wiem, czy wiesz, że już teraz to się tak nie wysyła, bo to nie? Jest obraźliwy uśmieszek. Tak? Nie, tak, nie. To dla mnie to jest ciągle normalny smiley face. Okej, tak, a już wśród młodzieży nie. I ja to łapię jako ciekawostki. Niekoniecznie muszę tego zacząć używać, ale wiedząc, że to się zmienia i mając taką wrażliwość na to, no mam szansę, żeby cokolwiek wychwycić. Te wyrazy, które, te sformułowania, których oni używają, to jest nic innego jak chęć poznania tego drugiego człowieka. I ten drugi człowiek, młody, zmienia się trochę szybciej niż my, tak, bo dorasta. I jeżeli znamy jego znajomych, oni przychodzą, to usiądźmy czasem z nimi, pogadajmy sobie z nimi, ich językiem, powiedzmy, okej, a co to znaczy takie coś, tak? A z czego wy się śmiejecie, jak oglądacie to? Znam takich rodziców, którzy siadają razem do tego YouTube'a, kompletnie tam jest nic nieśmiesznego dla nich, ale siadają właśnie po to, żeby dopytywać. Wiesz, no w zasadzie, a też przy okazji mieć jakąś kontrolę nad tym, co tam się dzieje, bo jak się dowiedzieliśmy, mogą dziać się tam rzeczy absolutnie straszne. Chociaż też usłyszałem z wielu tych mężczyzn, którzy teraz są o różne rzeczy, czy oskarżani, czy być może niektórzy pomawiani, bo tego po prostu nie wiemy, no bo to jest, tak też działa internet. No to wiele z tych rzeczy jest niezweryfikowanych i nieweryfikowalnych, ale bardzo często słyszę to samo tłumaczenie. A, że 10 lat temu, no to nie mieliśmy takiej poprawności politycznej, jak teraz, wtedy w
internecie pewne żarty przechodziły, które dzisiaj by w życiu nie przeszły. A w zasadzie to tak tego słuchałem, doszedłem do wniosku, że teraz to ten internet jest stuprocentowo bezpiecznym miejscem, bo nikt już sobie w nim nie pozwala na zachowania przemocowe, nikt sobie w nim nie pozwala na seksistowskie żarty z małymi dziewczynkami, bo kiedyś to uchodziło, a dzisiaj nie uchodzi. Jakoś nie chce mi się wierzyć w to, żeby internet 10 lat temu był koszmarną kloaką, a dzisiaj nagle był bezpiecznym miejscem. No nie, ja też się z tym nie zgodzę i wręcz z takim zdziwieniem patrzę na to i słucham tego, co mówisz, bo może ja inny internet mam podłączony, ale ten internet, który jest, no jakby sam w sobie pokazuje nam okropne rzeczy. No, patrząc na to, nawet wiesz, w jaki sposób my komentujemy sytuacje, które się dzieją. Przecież pod postami na Facebooku, no wszędzie tak naprawdę, no, to się dzieje bagno, to jest totalne bagno. I my wzrastamy w tym, że też trudno nam jest, osoby, które mają niższą samoocenę, mniej pewności siebie, trudno nam jest wypowiadać się nawet na jakieś tematy, bo wiemy, że społeczeństwo nas po prostu skasuje, zrówna nas z błotem i nie będziemy, to ta nasza samoocena jeszcze gorzej poleci, więc to też nie ma się co dziwić, że dzieciaki w szkole nie powiedzą jedno drugiemu, wiesz co, no bo ja teraz piszę właśnie z takim youtuberem, czy z, nie wiem, z jakąś znaną osobą, no bo to się spotka z jakąś oceną też, tak? I ta ocena raczej nie będzie fajna, bo będzie albo, o, chwalisz się, albo, o, ktoś się na pewno podszywa. I jakby temat w ogóle nie ujrzy światła dziennego, no bo tutaj pójdzie za tym jakiś ciężar do tego człowieka. Nauczmy się, kurczę, w końcu obserwować ludzi i mówić, to ciekawe, że ty w ogóle w taki sposób możesz postrzegać świat. To ciekawe, że można tak widzieć. No, wniosek z naszej rozmowy jest taki, że też nadajemy przecież naszą rozmowę na serwisie YouTube, więc też nie mogę tu powiedzieć, że wystawił w roli klasycznego, starego faceta, że to wszystko są głupoty dla dzieciaków i lepiej im na to nie pozwolić. No nie, no to siłą rzeczy dzieciaki będą spędzały nawet jeszcze więcej, coraz więcej czasu w internecie. Po prostu dobrze, żebyśmy mieli świadomość, co tam robią i z kim się komunikują. Tak, im więcej wiemy, tym większą mamy szansę na reakcję. I ja mówię moim podopiecznym, z którymi pracuję i pracuję z rodzinami, zachęcam ich do wspólnego oglądania filmów na przykład, rodzinnego oglądania filmów. I nie dlatego, żeby zaliczyć, wiecie, tam jakąś listę, bo to trzeba obejrzeć, tylko po to, żeby potem o tym dyskutować. To jest świetna forma kontaktu, tego, dobra, a co ty z tego rozumiesz, a ja z tego rozumiem co innego, ale jak on mógł się tak zachować, przecież to jest, tak się ludzie nie zachowują. A młody człowiek powie, no ale jak to nie, bardzo dobrze, że tak zrobił. Mamy możliwość poznawania się w ten sposób. I dla par to jest fajny sposób, i dla międzypokoleniowych kontaktów. W ten sposób mamy szansę zobaczyć, jak widzi ta druga strona świata. To nie musi być źle. To jest inaczej. I albo to przyjmiemy i mamy wtedy kontrolki. Okej, ja widzę po oglądaniu takich filmów, że moje dziecko ma dużą łatwość w nawiązywaniu kontaktów i dużą bezkrytyczność do ludzi, że mogą zagrażać w jakiś sposób. No to ja już, mi się zapala ta kontrolka. Dobra, to ja muszę więcej rozmawiać na ten temat i pokazywać te doświadczenia ludzi, które no, nie były dobre z tymi ludźmi, tak? Żeby też pokazać, że świat jest różny. Będą ci wspaniali, cudowni ludzie, przyjaciele i ciepli, tak? I troskliwi, ale będą też ci, którzy będą chcieli nas wykiwać, oszukać albo skrzywdzić. Czyli zadanie dla wszystkich rodziców na dzisiejszy wieczór jest usiąść z dzieckiem i pooglądać z nim coś na YouTubie i sprawdzić, czy jest to przyzwoite i wartościowe. Znaczy, ja bym bardzo sobie życzyła, żeby tematy trudne przestały być tematami tabu, bo my unikamy, bo nie mamy czasu, jesteśmy zmęczeni, przeciążeni, przebodźcowani. Ja wiem, ja to wszystko rozumiem. Tylko postawmy sobie jakieś priorytety. Że jeżeli decydujemy się na dzieciaki, żeby były w naszym życiu, no to musimy je otoczyć opieką w tym świecie, w którym one funkcjonują. Nie w naszym wyobrażonym świecie, który sobie tam... I internet jest i będzie i pozostanie ważną częścią tego świata. Dokładnie tak. I to samo, żeby się działo też w szkołach, żeby normalnie o tym rozmawiać, żeby nie unikać tematu, nie mówić, nie, bo to jest całe zło świata, internet. No nie, to jest ich świat. I zaprzeczając, jakby pokazując, że ten ich świat jest zupełnie do kitu, no to jeszcze jakby pogłębiamy ich problemy tak naprawdę. To my się musimy nauczyć, dorośli, funkcjonować w tym świecie, który jest ich i tam szukać rozwiązań. Nie w tym, w czym my żeśmy wzrośli. No tak, no i nie ma co oczekiwać, że dzieci będą same wiedziały, co jest wartościowe, a co nie, no bo są po prostu wystawione na taki zalew treści, że się mogą w nim łatwo pogubić. No, ja myślę, że my dorośli się gubimy, no chociażby wczorajsze oglądanie twoje i moje, zresztą tak samo, tych wszystkich wywiadów, tych nagrań, to można naprawdę Już sama formuła jest obca mojemu sposobowi konsumpcji telewizji, no ale no trzeba było jakoś przez to przebrnąć. No i to jest też dla państwa, dla was
mili widzowie, kochani nasi, zadanie na dzisiaj. Maja Pisarek, jeszcze raz, psycholożka, psychotraumatolożka. Tak. Mam pełne poczucie, że wszystkim rodzicom zaniepokojonym pomogłaś nieco się w tym odnaleźć, no ale też ważne dla was wszystkich zadanie. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo za wizytę w raporcie. Ja państwu dziękuję, że byliście z nami, że słuchaliście, no i naprawdę, żebyście sobie wzięli do serca wszystko to, co zostało gdzieś pokazane. No bo jak się przez ostatnie dni dowiedzieliśmy, no dzieją się w polskim internecie straszne rzeczy, ale też i pozytywne, no powtórzmy. Jednak następuje przynajmniej jakieś samooczyszczenie tego mocno przerażającego środowiska i też nie wszyscy ci, co udzieli, są tam też wartościowi twórcy, których warto śledzić, których warto oglądać i którzy mogą być no, jakby pozytywnymi wzorcami i bohaterami dla naszych dzieci. Ja wam za dziś dziękuję. Jutro raport Karola Plewy, więc w jego imieniu zapraszam. No i od razu też zapraszam was na niedzielę o 18:00, nasza kolejna, już ostatnia przedwyborcza, wielka debata wszystkich najważniejszych ogólnopolskich komitetów. Oglądajcie ją koniecznie, a ja się z wami widzę w moim raporcie w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.